Historyczne. Dzisiejszą prelekcją, tematem dzisiejszej prelekcji jest 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej w obronie polskich kresów. Spotkanie podzieliłem na trzy części. Pierwszą część już mam za sobą i tutaj chciałbym bardzo podziękować wykonawcy Wiktorowi oraz Zbyszkowi, który przygotował i zaaranżował tą muzykę. Dziękuję. W części drugiej chciałbym oddać głos środowisku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Słupsku. Część trzecią poprowadzi znany i ceniony historyk, publicysta, pan dr Leszek Żebrowski. Dziękuję, zapraszam, oddaję głos. Środowiska 27. Dywizji Wołyńskiej, które mieści się na ulicy Paderewskiego 9 w budynku Civitas Justia. Pokrótce przedstawię Państwu krótką historię założenia naszego środowiska. W 1983 roku zawiązała się nieformalna grupa przyszłych członków 27. Dywizji Wołyńskiej. Na czele grupy byli pan Andrzej Godlewski i Zbigniew Janczewski. Należeli do niej członkowie Zesławna, Człuchowa, Ustki, Korzybia i okolicznych miejscowości.
Zebrania początkowo były tajne. Raz w szkole muzycznej, której dyrektorem był Zbigniew Janczewski, a raz w spółdzielni rzemieślniczej, której prezesem był mój mąż, Bronisław Staniuk. 2 grudnia 1987 roku powstał oficjalnie Klub Środowiskowy Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji w Słupsku, ale to jeszcze było, wszystko było przy Zbowidzie, razem ze Zbowidem. Dopiero 20 października 1989 roku wyjście ze struktur zbowidowskich ułatwiło powstanie oddzielnego środowiska 27. Dywizji, a jego prezesem został wybrany Zbigniew Janczewski. Do środowiska należało wówczas 30 osób. Było ich sporo, więc też chodzili z prelekcjami, wspomnieniami po szkołach w Słupsku i w terenie. Którąś ze szkół chcieli objąć swoim patronatem, ale to nie było takie łatwe. Wreszcie znaleźli szkołę, która chciała przyjąć patrona 27. Dywizji. I 18 stycznia 1996 roku odbyła się uroczysta śniadania w szkole imienia 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce. Szkoła dostała też sztandar ufundowany przez rodzinę Knoblów. Od tego czasu jeździmy tam na wszystkie szkolne i państwowe uroczystości. Tymczasem prezes Zbigniew Janczewski rozchorował się nagle i prezesem został mój mąż Bronisław Staniuk. To był rok 1997 i pełnił tę funkcję do śmierci. Zmarł 3 kwietnia 2015 roku, pochowany z honorami wojskowymi. Nasze środowisko cały czas pracowało i pracuje nad upamiętnieniem swojej działalności. I tak, w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ołtarzu po prawej stronie wisi wotum oraz tablica poświęcona mordom na Wołyniu i tablica żołnierzy harcerzy, którzy polegli w walkach na Wołyniu. W szpitalu przy wejściu z prawej strony wisi tablica poświęcona sanitariuszkom i lekarzom 27. Dywizji Wołyńskiej. Wspólnie z inspektoratem AK w Słupsku postawiliśmy obelisk Polskiego Państwa Podziemnego przy Kościele Mariackim. Razem z żyjącymi jeszcze żołnierzami wyklętymi i sybirakami doprowadziliśmy do umieszczenia tablicy poświęconej mordowanym żołnierzom konspiracji w dawnym budynku Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Kilińskiego. Środowisko nasze było i nadal jest bardzo aktywne, chociaż na chodzie został nam praktycznie jeden żołnierz, pan Bolesław Garczyński, który jest dzisiaj z nami. Jest nas w środowisku 26 osób. Są to członkowie zwyczajni z nadania. Jest dużo nauczycieli z Czarnej Dąbrówki, którzy na co dzień wspierają naszą działalność. Ponadto przy wsparciu wojska uczestniczymy we wszystkich uroczystościach regionalnych i państwowych. W dalszym ciągu prowadzimy działalność patriotyczną, żeby Polacy dowiedzieli się, co działo się na Wołyniu, ponieważ nie jest to już temat tabu jak kiedyś. Ja wiem, bo pan Bronisławie Staniuku, przewodnictwo środowiska Słupskiego i zostałem prezesem. Moje nazwisko jest Lisiewicz Ryszard. Chciałbym parę słów o sztandarze 27. Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Sztandar naszej 27. Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej nawiązuje do tradycji i symboli wołyńskich
pułków z 1939 roku, które weszły w jej skład. I tu jest tak. 23 Pułk Piechoty, 24 Pułk Piechoty i 50 Pułk Piechoty z 27 Dywizji Piechoty i 43, 45 z 13 Dywizji Piechoty oraz 19 i 21 Pułk Łanów Wołyńskich. Sztandar ten posiada prawo noszenia na sobie 5 krzyży Virtuti Militari. Pierwszy, 43 Pułku za kampanię francuską, 43 Pułk za wojnę obronną, 50 Pułk Piechoty za II wojnę światową, działalność w Armii Krajowej, 19 Wołyński Pułk Kawalerii, 21 Wołyński Pułk Kawalerii. Także mają prawo do 5 krzyży Virtuti Militari. Błogosławię Panie Kapitanie. Zapraszam. Na sam przywitam wszystkich tutaj obecnych. Bardzo mnie cieszy, że tyle osób przybyło na nasze spotkanie, chcąc wiedzieć, jak i co się stało tam na Kresach Wschodnich. Ja w tym czasie miałem 20 lat. Byłem już pełnym człowiekiem do dzieła i do czynu. Urodziłem się w Lucku, na Wołyniu. To jest wojewódzkie miasto, Luck. Mieszkałem w Kodlu, w powiatowym mieście. Ojciec mój był legionistą, a przedtem służył w austriackim wojsku i walczył w Bośni i w Hercegowinach. Także tego, jak powstała po 20 roku Rzeczpospolita, powstawała, tworzył Piłsudskie Legiony, wstąpił do Legionu. Długo nie był, bo po zakończeniu wojny w 23 roku wrócił do domu. Nas było chłopaków 5. 5 chłopaków. Od 21 roku do 27. Najstarszy brat Józef, 21 rok, ja 23 rok. Brat, który zginął w Sochaczewie na początku wojny, 20 lat miał, Edward. I dwóch bliźniaków, 27 rok. Jeden został, jeszcze żyje, a jeden umarł, pochowany jest darowo. Najstarszy brat już pochowany jest też słabo. Zostałem ja jeden. I brat z bliźniaków Leopold. Ale on jest taki nie bardzo rozmowny. Powiedział, że to jego nie obchodzi, wszystko co było, bo to przeszło. Chciałbym wiedzieć, co Państwo se życzy, żebym ja powiedział tutaj o tym działaniu moim. Wstąpiłem do 27 Dywizji Wołyńskiej w Kopiczowie, bo przyszedł tam oddział spod Dubna, nazwany Luna, a później Krwawa Luna. To jest jego uznanie. Krwawa Luna. Cała dywizja tworzyła się w wiosce Zasmyki.
którą nazwali Rzeczpospolita Zasmycka. Tam tworzyły się wszystkie pułki, przychodziły, bo ogłosiliśmy mobilizację na wojnę. Mobilizację. Dywizja liczyła ponad 7 tysięcy ludzi. Ponad 7 tysięcy ludzi. Przyszło na mobilizację drugie tyle prawie. Nie było broni, nie było tych pułkielnic, musieliśmy ich zwolnić. Ale to przeważnie młodzi, 16, 17, 15 lat szli, bo tak byli wychowani na kresach patriotycznie młodzi ludzie, którzy dbali o Polskę, żeby ona istniała i walczyli. Żyliśmy tam ze wszystkimi w zgodzie, wszystkimi nacjami, Ukraińcami, Rusinami, Polakami. Tam było międzynarodowe zgrupienie na kresach. Także tam było rozmaici, i Rumuni, i Węgrzy, i Rumuni. Ale broniliśmy swego. Tak wiecie, zabrali nam tam pół Polski. Pół Polski zabrali. Rosjanie. Dzięki przyjaciołom i to kto podzielił. Wiadomo kto. Pierwszy rozbiór Polski. I drugi rozbiór Polski. A wiecie kto to był? Była Francja, Anglia, Niemcy, tego. Podjeżdżali na Polskę, zabrali Polskę. Przydzielili nasze ziemię komu innemu. Dzisiaj nie ma się kto upomnieć o tej ziemi. Nie ma. Województwo tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, poleckie, uluńskie. Wszystko to zabrane, to nasze ziemie było. A kto się dzisiaj upomina o tej ziemi? Tabu, cicho. Cicho. A my Polacy z tamtych kresów wygnali nas. Rodziny poszły na zachód z tabułkiem w ręku. Podczas tych ucieczek zmarła moja też najmłodsza siostra, która miała 3 miesiące. Mama na rękach myśliła. Ale to jest poza tym. Także, proszę Państwa, żyliśmy w zgodzie ze wszystkimi. Żenili się, ślubowali, brali. Jeden drugiemu pomagał. Nie było żadnych zacięć między Ukraińcami, czy jak to mówi, Rusinami, czy mówili hachlami. Dobrze, dziękuję, przepraszam. Także, proszę Państwa, co się stało? Przyszli Niemcy, przyszli Rosjanie, to dzięki nim możemy im podziękować za to, że napuścili naród ukraiński na Polskę. Były zakazane, ja sam byłem na rozstrzelaniu dwóch naszych partyzantów, że poszli do Ukraińca i wzięli trochę jedzenia, bo było brak, ale było zakazane, że nie wolno nikogo z cywilów trącić, a nie tak jak mówią, że Polacy to samo robili, co te. Widziałem na własne oczy, przybite dzieci do stołów, do płotów nadzianych na szlachety, które musieliśmy później tego. Myśmy nie zdążyli, nasze nie zdążyli i oddziały
tam gdzie się służyły samoobrony, broniły i tam padały ofiary i ukraińskie wojska, ale razem. Ale nie żeby z zemsty iść i mordować tak jak oni szli, a szła cała ludność ukraińska z motykami, z siekierami, z widłami. Rabowali co się dało, później palili całe wioski. Ja byłem już 3 razy tam. Nie mogłem znaleźć wioski swoje. No znaczy ja nie moje, tylko zasmyków tych. Nie było, przecież to była duża wieś. Był kościół, była szkoła, była wszystko. Tam się organizowała ta dywizja. Tam przychodzili wszyscy dowódcy, stamtąd szły rozkazy i wszystko nie było pozakazane. Ja sam byłem na rozstrzelaniu 2 naszych partyzantów, że poszli do Ukraińca i wzięli trochę jedzenia, bo było brak. Ale było zakazane, że nie wolno nikogo z cywilów trącić. A nie tak jak mówią, że Polacy to samo robili, co to. Widziałem na własne oczy przybite dzieci do stołów, do płotu, nadzianych na szlachety, które musieliśmy później tego. Myśmy nie zdążyli, nasze nie zdążyli i oddziały tam, gdzie się służyły samoobrony, broniły i tam padały ofiary i ukraińskie i polskie, ale razem. Ale nie żeby z zemsty iść i mordować tak jak oni szli, a szła cała ludność ukraińska z motykami, z siekierami, z widłami. Rabowali co się dało, później palili całe wioski. Ja byłem już 3 razy tam. Nie mogłem znaleźć wioski swoje. No, znaczy ja nie moje, tylko zasmyków tych. Nie było, przecież to była duża wieś. Był kościół, była szkoła, była wszystko. Tam się organizowała ta dywizja. Tam przychodzili wszyscy dowódcy, stamtąd szły rozkazy i wszystko nie było opalone. Nie miał płakać za to ziemię, gdzie się rodziło polskość. A to były ziemie od wieków polskie. Od wieków. Kto bronił Kresy całe? Kto bronił Kresy całe, jak znaczy historię, to możecie powiedzieć sobie albo przeczytać. Ja tu mam opisane, przyniosłem kilka książek. Podaję to do głupia. Osnowa nazwana, napisana przez kolegów z naszej dywizji. Tu macie, widać napisane. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w Wołyniu 39-45. Przez też kolegę, Siemaszko się nazywał. To był prawnik. Razem z nim służyłem w tej dywizji.
razem kolegowali się. Później dołączyła do jego córka. To jest drugi ton, a to jest pierwszy. Ludobójstwo tak samo. Przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. Tu jest dokładnie opisane od A do Z, jak to było. Jak żnęli, jak pilowali ludzi polskich Ukraińcy. Myśmy chodzili, biegali po nocach, oni tylko napadali w nocy, okrążali, mordowali. Nie można było wszystkich obronić. Nie można było, bo nie wiedziałeś, gdzie uderzą. Taki jedny, wielka wieś była, która zorganizowała się tam. Przyszło ponad 20 tysięcy okolicznych mieszkańców Polaków i bronili się do samej końca wojny. I obronili się. Ale wiele tam padło ludzi, a oni atakowali i atakowali, chcieli koniecznie zniszczyć to wszystko, ale się nie dało. Nie dało się, bo byli ludzie, którzy wrócili nawet z Syberii piechotą, ten dowódca tego wioski piechotą wrócił do tej wioski, założył samoobronę i bronił się do końca, aż przyszła jakaś władza i można było wtedy wyjechać stamtąd. To było niesamowite poświęcenie ludzi i Polaków. A co nam zostało? To Bolek i na zachód. A od lat, od wieków tam mieszkali, gospodarzyli, mieli piękne gospodarki, mieli piękne ziemie, sadzili, sieli i chowali dzieci. Patriotyzmie. Patriotyzmie. A teraz jesteśmy porozrzucani po całej Polsce. Nawet nie wiemy, gdzie i kto mieszka. No, takie losy spotkali Wołyniaków na tamtych ziemiach. A mówią, że my mordowaliśmy. Zarzucają nam, że myśmy wymordowali. Na samym Wołyniu mówią, że 60 tysięcy. A ja bym dodał jeszcze jedne 60 tysięcy. To, co ukrywają teraz i nie chcą mówić, to jest tabu. A gdzie lwowskie? A gdzie tarnopolskie, stanisławowskie, poleskie? Suma summarum, to ponad 200 tysięcy ludzi padło tam, a nie 60. Proszę Państwa. Co Polska robi? Nic. Idzie jeszcze, pomaga Ukraińcom, chce się połączyć. Nasi biskupi, a z jednej strony, jak i z drugiej, chcą to zatuszować, zamazać i nie pamięć puścić. Jakby ktoś to widział na oczy, tak jak ja, nigdy bym się nie zgodził. Trzeba przebaczyć, ale trzeba ogłaszać to. Ogłaszać i mówić, bo to było normalne ludobójstwo. Normalne ludobójstwo. Co dzieci zawiniły? Niemowlęta. Z brzucha rozcinano piwo albo nożem, wyciągano dziecko i nas nadziewają na płot i mówili, że to lotnicy polscy. Proszę Państwa, to jest
ludobójstwo, no, normalne ludobójstwo. No. Nie można zapomnieć takich rzeczy, których się widziało, a teraz każą, żeby to przebaczyć innego. On się przebacza. Przebaczaj. Ale ja bym nie przebaczył. Dziękuję. Całe działanie na Filipu. To napisał oficer cichociemny. Cichociemny, który był rzucony na Polskę, bo byli kształceni. Ja mam całą książkę wszystkich cichociemnych, co oni przeszli. Wiele ich zginęło w czasie lądowania w Polsce. No, nie wiem, czy 50% zostało. Tych cichociemnych, proszę Państwa, to napisał i on był dowódcą jednego z oddziałów naszych. Turowski, Osnowa, kolega, mieszkał w Warszawie na ostatku, pracował w banku, też tutaj korektę wynosiłem trochę jemu, też zmarł, już nie żyje, proszę Państwa, też to cała biurokracja o naszym działaniu tego. No. Tu jest, obejrzyj Państwo, eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu. To jest książka już wydana po wojnie. Po wojnie to jest Żołnierze Wołynia. To jest wydana przez nasze środowisko w Warszawie. Tu jest opisane nasza działalność po wojnie. Po kolei wszystkie tablice, nie tablice, wszystko tu jest w tej książce. Ale kto to ma? Ci, co byli zainteresowani, co byli w tej dywizji. Nie wiem, czy ktoś z Państwa, który ma taką książkę. Nie wiem. Tych książek to mówię Państwu, że to jest jedna czwarta, co ja mam, bo ja miałem przesyłane do prawie do marca jeszcze książeczki z tamtych z pogranicza Wołynia, gdzie opisywali ci świadkowie, którzy przeżyli swoje morderstwo rodzin i bliskich, widzieli pana na oczy i opisywali. Ja miałem takich też bliżej kresów. Teraz tu powiem, to jest książka o moim pułku, o moim czwarta przeciwpancerna, bo ja później przeszłem z dywizji do pierwszej armii ludowego wojska, bo dzięki tak się stało, że w czasie tego więzienia mnie na Sybir spotkałem po drodze tę dywizję, która jechała na front i dzięki nim dostałem się do pierwszej armii, przeżyłem cały front, wojnę do samego Berlina, do zakończenia, a później po wojnie wysłali mnie na akcję Wisła. Tam jeszcze broniłem Polaków, bo tam jeszcze siedziały na pograniczu Bieszczady. Wysyłaliśmy Ukraińców do Ukrainy, wielki krzyk się poniosło, że Polaków wysyłają na Ukrainę. Ludność. Owszem, oni byli obywatelami polskimi, ale co oni z obywatelami polskimi z tamtych stron zrobili z nami? Nikt nic nie mówi o tym. Ale takie cuda się działy, no i dzieją się do dzisiaj. No to na tym bym skończył, bo to
za dużo tego by było, bo to jeszcze drugi taki woreczek mam. Bardzo dziękuję za przedługie posłuchanie mojej całej takiej skrócie, jeszcze raz skrócie mego życiorysu takiego i co ja wiedziałem. Dziękuję. Jeszcze się spytam, może ktoś coś chce dokładnie coś wiedzieć. Dopóki jestem, proszę się pytać. No. Wystarczy? No. Ja mam pytanie. No. Czy zdarzył się ktoś, kto pomagał Ukraińcom, Polakom? Zdarzało się. Ja widziałem nawet na swoje oczy. Chowali jeden, mam tu książkę jego, Krwawa Luna, który przeżył, bo był ranny, dostał w płuca, miał pseudonim Wrzos, kolega. Ja tę książkę też troszkę skorygowałem i on przeżył u Ukraińców do końca wyliczenia się. Przeżył, żyje, mieszka w Goliniowie, ale w ogóle nie nadaje się tego. To był cały, jak to powiedzieć, organizator muzyczny w śpiewach, w graniu, bo grał na gitarze i rozweselał nasze postoje w lasach, na kresach. No. Także bardzo ciekawy człowiek i kolega. Teraz prawie z nim się nie można dogadać, bo leży chory, lebo mimo że jest rok młodszy ode mnie, bo ja obecnie mam 93 lata. O. Proszę Państwa, na Wołyniu jest takie zastraszenie, że któregoś razu będąc tam zwracaliśmy się do Ukraińców, żeby ich upamiętnić, wymienić nazwiska na skwerze Leowickich na specjalnych tablicach. Prosili nas, żeby tego nie robić, bo oni się do dzisiaj boją. Okazuje się, że około 40 tysięcy Ukraińców, którzy ratowali w różny sposób Polaków, zostało w bestialski sposób, bezlitosny, pozbawionych życia. I ci, co ratowali, i ich rodziny. Do dzisiaj oni się tak boją, prosili nas, żebyśmy tego nie robili. I tutaj, tak jak pan kapitan mówił o przebaczaniu, o zapomnieniu, o pojednaniu, to nie jest taka prosta sprawa. Ja już mówiłem kiedyś publicznie, jeżeli Ukraińcy, rodziny, którzy pomordowani zostali przez organizację ukraińskich nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię, jeżeli ci Ukraińcy przebaczą, to ja im też przebaczę. Na razie nie może być o tym mowy. I ludzie, którzy mówią o przebaczaniu, o pojednaniu, licząc na niewiedzę słuchających, wprowadzają ludzi w błąd. Tak nie wolno robić. Bez względu na stanowisko, na religię, na wiele, wiele innych rzeczy. Nie można, licząc na niewiedzę słuchających, opowiadać takie rzeczy, żeby pojednajmy się, przebaczmy, zapomnijmy. Nie można. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ponieważ już byłem tu, w tym klubie, tremy nie czuję, a w Słupsku kilkakrotnie, więc tym bardziej jest mi łatwo. Od razu odnosząc się do tych propozycji, nie będę w stanie w ciągu krótkiego czasu mówić o wszystkim, ale chciałbym, żeby te najważniejsze rzeczy z tej historii padły. Nie tylko przypominać, bo
My bardzo mało o tym wiemy, nie mamy co przypominać. My się tego musimy uczyć od podstaw, od początku. I jeszcze jest naszym szczęściem to, że są ostatni świadkowie tych wydarzeń, uczestnicy i obrońcy tamtej ziemi. Wołyń to nie są Kresy tak naprawdę. To jest Polska. To była polska ziemia, jedna z najpiękniejszych, a w tej chwili na niej znamy. Wiemy dużo o Gdańszczyźnie, wiemy dużo o Lwowszczyźnie, natomiast Wołyń cały czas jest gdzieś na marginesie, zaniedbany. W dawnym nazewnictwie, w Polsce, Kresami były te ziemie, które Polska utraciła. To się nazywało ziemie zabrane. Te, które nie weszły w skład II Rzeczpospolitej po I wojnie światowej. To były prawdziwe, dalekie Kresy. To była Polska, ale ponieważ zabrakło Kresów, ta nazwa się przyjmowała dla terenów wschodnich. Dzisiaj w powszechnym użyciu przez Kresy rozumie się te województwa, które wcale Kresami wtedy nie były. Trzeba o tym pamiętać. Byliśmy kiedyś innym państwem, w innym kształcie terytorialnym. I to, że Polacy tam mieszkali, że tam było ustanowione polskie państwo, nie wynikało z kolonizacji ani z podboju. Polska takich wojen zaborczych nie prowadziła. Nie mamy takiej historii. Możemy się na tle całej Europy szczycić tym, czym oni wszyscy mogą, czego oni wszyscy mogą się tylko wstydzić. To na Zachodzie wymyślono ludobójstwo. To tam powstały te doktryny i one były wcielane w życie. W Polsce nigdy nawet takich pomysłów nie było. Należę do tego pokolenia, jak widać, że miałem jeszcze szczęście poznać bardzo wielu świadków historii. Oficerów żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, środowisko warszawskie, już pod koniec lat 80., gdy zaczęli się zbierać, w miarę normalnie żyć, przestać się ukrywać. Jako bardzo młody człowiek wtedy się tym interesowałem, bywałem na tych spotkaniach. I zupełnie inaczej historia wygląda, jak się poczyta gdzieś w książce kilka stron, czy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt, a co innego być przy środowisku, które rozmawia, które pamięta, które koryguje pewne rzeczy i mówi o sprawach, które w książkach się później z różnych powodów nie znalazły. Na przykład dlatego, że nie miał kto tego napisać. Więc ta historia pisana będzie zawsze niepełna. I człowiek, który nie znał tych ludzi, nie poznał, nie był przy nich blisko, inaczej rozumie słowo pisane. To jest słowo w znacznym stopniu martwe. Co to znaczy 60 tysięcy ofiar? Co to znaczy milion ofiar? To jest statystyka. Większość ludzi tego nie jest w stanie zrozumieć, bo nie zobaczy. I bardzo dobrze, że nie zobaczy. Jakby nigdy tego nie zobaczyli, a tamci ludzie to widzieli. Widzieli z bliska to, co pan kapitan opowiadał. Były tak drastyczne rzeczy, że jedyne ludobójstwo, które zostało w XX wieku w sposób szczególny wyróżnione, to jest ludobójstwo ukraińskie. Nie nacjonalistów ukraińskich. Nie oszukujmy się, to są sztuczne nazwy, ponieważ w tym brało udział całe rzesze ludzi, społeczności, sąsiedzi. Do tych mordów dobierali się także bardzo młodzi ludzie. Chłopcy, dziewczyny z siekierami, nożami, kosami, widłami. Przyjeżdżały całe tabuny ludzi z pustymi wozami rabować to, co zostało i niszczyć to, co zostało po Polakach. Od młodego pokolenia, aż po tych, którzy ledwo chodzili, jechali rżnąć Lachów. Trudno mówić w tym przypadku o nacjonalizmie, bo to by dotyczyło jednej orientacji politycznej, jednego światopoglądu, a reszta by nie brała w tym udziału. Brała. I dlatego trzeba o tym bardzo głośno i wyraźnie mówić. Skąd się wzięła 27. Dywizja Piechoty? Jaka była koncepcja wcześniej? Jak w ogóle do tego doszło, że w 1944 roku, poczynając od wschodu, terytorium Rzeczpospolitej, sięgającego do granicy traktatu ryskiego z 1921 roku, zaczęły powstawać wielkie jednostki partyzanckie. Największą z nich była 27. Dywizja, która liczyła około 7 tysięcy żołnierzy oficerów, ale przewinęło się przez nią znacznie więcej, dlatego że straty na bieżąco były uzupełniane, dochodziły nowe jednostki. Dywizja się przemieszczała i zakończyła swoją epopeję na Lubelszczyźnie i tam też dochodziły nowe grupy, nowe oddziały partyzanckie, które były wcielane. Także łącznie to mogło być 10 do 12 tysięcy ludzi,
którzy przewinęli się przez szeregi dywizji. To dopiero daje pojęcie o skali przedsięwzięcia. Natomiast geneza dywizji i geneza tych jednostek jest taka, że polscy niepodległościowcy, którzy rozpoczynają działalność konspiracyjną, tworzą polskie państwo podziemne od jesieni 1939 roku, od utraty przez Polskę niepodległości, Polski napadniętej z dwóch stron, w sojuszu III Rzeszy Niemieckiej, niemieckich nazistów i Związku Sowieckiego, czyli sowieckich komunistów, Polska została zniszczona. Nie miała w tej wojnie najmniejszych szans. Było wynikiem niezwykłego heroizmu polskiego żołnierza, że trwaliśmy tak długo. Ale wojna przegrana była w ciągu pierwszych trzech dni. Był taki zmasowany atak z obu stron, takich sił, koncentracji środków, że Polska nie miała najmniejszych szans. Posłużyliśmy dla państw zachodnich jako poligon doświadczalny, jako to państwo, które weźmie na siebie pierwszy impet, żeby im dać czas na przygotowania, na zorganizowanie obrony własnej. Mieliśmy obiecaną pomoc. Pomoc nastąpiła 3 września, deklaracje polityczne, za którymi nic absolutnie nie poszło. Gdy Polska dostała się do niewoli, 52% terytorium zagarnęli Sowieci, 48% terytorium, ale procentowo dużo więcej ludności, ziemie bogatsze w przemysł, w infrastrukturę, zagarnęli niemieccy naziści. Musimy pamiętać, że te dwa mocarstwa to są mocarstwa zupełnie nowego typu. Tak jak przedtem zawsze były jakieś potęgi, mocarstwa polityczne, militarne, to tu nakłada się na to ideologia. I ludzie, którzy wyrastali z tego samego pnia. Dlatego tak łatwo się porozumieli. Podzielili Polskę między siebie, ale jedni i drudzy wywodzili się z niemieckiego marksizmu. Trzeba o tym mówić, bo dzisiaj bardzo często w propagandzie, także naszego obecnego państwa, faszyzm kojarzy się z prawicą, czyli młodzież na stadionie, która wznosi okrzyki, niech żyje jakaś drużyna, wznoszą jakieś hasła patriotyczne, to są dzisiaj faszyści. I mówi się o tym, że to jest prawica. Nie, to nie jest prawica. Niemieccy naziści to jest skrajny odłam europejskiego faszyzmu. I komuniści, jako ci, którzy powstali wcześniej, wywodzą się z tego samego pnia ideologicznego. W połowie XIX wieku teoretycy nowego ustroju, który później zapanował na znacznej części Europy od 1917 roku na gruzach carskiej Rosji, od 1933 roku w Niemczech, a później przez podboje rozszerzyło się to w Imperium III Rzeszy Niemieckiej. Teoretycy tego prądu umysłowego, Karol Marx i Fryderyk Engels, pisali jednoznacznie nie o walce klas, tak jak nam się to do dzisiaj mówi. To było, to prawda. Ale oni pisali o konieczności zniszczenia całych niepostępowych narodów. Te, które stoją na drodze postępu. Dzisiaj ze słowem postęp stykamy się cały czas. To są przekazy z Europy. Bardzo podobnie brzmią. Często miód na serce wielu ludzi. No postęp kojarzy się z czymś dobrym. Więc jeśli będziemy postępować, to znaczy, że będziemy się rozwijać. Tak nie było. Fryderyk Engels w 1849 roku pisał, ale także wymieniali to w listach między sobą z Marksem, że te narody, które będą uznane za reakcyjne w Europie, muszą zniknąć z powierzchni ziemi. Jednym z takich narodów wyznaczonych do zniknięcia była Polska. Oni się z Polski naśmiewali. Polski wtedy nie było. Polska była pod rozbiorami, ale istniała jeszcze tradycja I Rzeczpospolitej, jeszcze po powstaniu listopadowym, jeszcze potężna wielka polska emigracja, polskie elity, fantastyczne polskie elity umysłowe, które istniały na Zachodzie, później po całym świecie. Dla nich były obiektem, który należy prześladować. I mówili o Polsce, że Polska nie ma racji bytu, ale tam jest coś więcej. Oni wymyślili doktrynę ludobójstwa, nowoczesnego, nowożytnego ludobójstwa. I pisali, że ludobójstwo jest postępem tego rządu. W depeszy z 26 listopada 1943 roku
czyli dosłownie na chwilę przed wejściem bolszewików na ziemię polskie, informował naczelnego wodza, że poczynił przygotowania do akcji, którą nazwał Burza. Będzie ona polegała na wystąpieniu i manifestowaniu, że te tereny, które opanujemy, są wywładami polskimi i Sowieci będą musieli to uszanować. I napisał wprost, w tym punkcie podjęte przez nas działania są sprzeczne z rozkazami naczelnego wodza i sprzeczne z instrukcjami polskiego rządu. Przyznał się, że jest to samowola. Można by powiedzieć, że szukanie rozwiązania, szukanie jakiejś drogi wyjścia ze strasznej sytuacji, bo to była pułapka, jest jakąś koncepcją, ale nieco później, w depeszy z 7 stycznia 1944 roku, gdy od 3 dni bolszewicy już wchodzą na terytorium państwa polskiego, generał Tadeusz Komorowski informuje naczelnego wodza, że nakazał akcję uruchomić i opisał, jak wygląda procedura. Miejscowy dowódca Polski wraz z miejscową władzą cywilną, czyli delegatem rządu na kraju, ujawniają się przed czynnikami sowieckimi i manifestują, że tu istnieją polskie struktury niepodległościowe. Gdyby postawił kropkę w tym miejscu, to można by uznać, że może błędna koncepcja, może nie najlepsza, ale w miarę normalna i zrozumiała. Ale on napisał coś więcej, że ci dowódcy i delegaci rządu mają się ujawnić przed Sowietami i stosować się do ich życzeń. Co to znaczy stosować się do życzeń? Sowieci wchodzą nie jako przyjaciele, ale jako ci, którzy nie uznają polskiej suwerenności, niepodległości i polskiej granicy. Co to znaczy stosować się do życzeń? Sytuacja pokazała, że to była tragiczna pułapka. Wszędzie tam, gdzie Polacy takie działania podjęli, pierwszy okręg Poleski, który wystąpił, Wołyń, który pokazał, że już od stycznia 1944 roku można było zmobilizować wielką jednostkę, przystąpił do działań także na froncie, co było w ogóle, nie powinno mieć miejsca, bo to była jednostka partyzancka, pozbawiona broni ciężkiej, pozbawiona wszystkich środków walki, jakie ma normalne wojsko. Dywizja spłynęła krwią, ale pokazała, co potrafi. I w ślad za tym inne okręgi, przystępując do akcji Burza, podejmowały takie działania. Wybuchły 2 wielkie polskie powstania, o których zapominamy. Powstanie we Lwowie i powstanie w Wilnie. Oba powstania udane. Po kilku dniach te miasta zostały zdobyte. Sowieci przyszli już na gotowe, w ostatniej chwili, kiedy Niemcy byli pobici. Około 70 dużych miejscowości na zapleczu frontu, poczynając od dawnej granicy Traktatu Ryskiego, gdy front cofał się na zachód, zostało wyzwolonych samodzielnie przez polskie ugrupowania niepodległościowe. Licząc na to, że skoro my tak ich traktujemy przyjaźnie, to oni nas potraktują analogicznie. I Sowieci przez kilka pierwszych dni rzeczywiście takie pozory zachowywali. Wyższy dowódca Makowski podczas rozmów mówił: my wojaki, wy wojaki, czyli my żołnierze, wy żołnierze, my się tutaj dogadujemy, razem walczyliśmy. Stworzymy tu wielkie jednostki, to będzie wasze dowództwo. Będziecie podlegać pod lądy, tylko operacyjnie pod Armią Czerwoną. My waszą wolę szanujemy. Nie musicie się konspirować, wychodźcie z konspiracji, powołujemy wielkie jednostki polskie i Londyn będzie o tym decydował. A politycy to szybko załatwią. Po kilku dniach te kadry akowskie były aresztowane, mordowane, reszta wywożona na Sybir i piękna kresowa epopea praktycznie się zakończyła wielką klęską zadaną przez sojuszników naszych sojuszników. Podobnie jest na Wołyniu. To jest pierwszy okręg, który przystępuje do wykonania akcji Burza. Plan pierwotny zakłada, że zostanie sformowany Korpus Armii Krajowej. 2, może nawet 3 dywizje piechoty i brygada kawalerii. Podobnie zresztą miało być w innych okręgach. Jest mobilizacja oddziałów partyzanckich, w tym sensie, że one przedtem, jak działają w rozproszeniu, ludzie z siatek konspiracyjnych, przygotowani do takich działań, ci, którzy mają broń,
udają się na miejsca koncentracji. W ten sposób tworzy się bardzo szybko wielka jednostka operacyjna, 27. Dywizja Piechoty. Ona powinna być przeznaczona tam, na tym terenie, tylko do jednego rodzaju działań. Nie do działań frontowych, nawet nie do walk z Niemcami na dużą skalę, bo nie było na to siły. To wojsko nie miało odpowiedniego uzbrojenia. Rzucanie na front ludzi nieprzygotowanych do walk frontowych było w ostatecznym finale tym, że dużą część tych kadr, tych zasobów utraciliśmy bezpowrotnie. Bardzo wielu ludzi zginęło, było wielu rannych, część dywizji była rozproszona, otoczona przez Niemców. Później przedzierali się na dwie strony. Jedni przez front na stronę sowiecką, żeby się ratować i tam zostali potraktowani odpowiednio, czyli wcielani do Berlinga pod Armii Czerwonej. Ci oporni, którzy nie chcieli składać przysięgi, jechali na Sybir. A druga część przedzierała się na teren Generalnego Gubernatorstwa. Udając się na te tereny zwarcie zamieszkałe przez ludność polską, jeszcze w oddaleniu frontu. Los tych ludzi, którzy trafiali w ręce sowieckie, był straszny, bo poza aresztowaniami i zsyłaniem na Syberię musimy znać finał, czym to się skończyło. Ci, którzy nie zostali zamordowani, ci, którzy szybko w tych łagrach nie zginęli, siedzieli w nich bardzo długo. Ja często podaję na spotkaniach przykład jednego człowieka, bo jak się znowu mówi o statystyce, o tysiącach ludzi, to przestaje robić wrażenie. Ale młody 18-letni chłopak, który był w partyzance zaledwie kilka tygodni, brał udział w operacji Ostra Brama, czyli zdobywania Wilna z zewnątrz, wewnętrzne uderzenie oddziałów AK w mieście i uderzenie brygad akowskich z Gdańszczyzny na Wilno z zewnątrz, spowodowało, że to miasto zostało zdobyte. Ten chłopak został ranny. Znaleziony na polu walki przez Sowietów, w polskim mundurze, z polskim przedwojennym orzełkiem, nie było wątpliwości, kim jest. Został wyleczony, postawiony przez wojenkomatem i tłumaczony, że ty jesteś teraz nasz grażdanin. Ty tu z Wileńszczyzny, a to jest nasze, to ty będziesz służył w Armii Czerwonej i musisz złożyć przysięgę na wierność Józefowi Stalinowi. Był prosty człowiek, chłopak ze wsi, kilka klas szkoły podstawowej, nasza edukacja przerwana przed wojną. Odmawia. Mówi, że on przysięgę złożył, jest żołnierzem Armii Krajowej i jest Polakiem, on chce służyć w polskim wojsku. Sowieci postawili go przed wojenkomatem, czyli przed Trybunałem Wojennym. Dostał 25 lat łagru. Odsiedział tylko połowę, 12 lat. W 1956 roku, gdy już po śmierci Stalina, po kilku kolejnych amnestiach, ten ucisk sowiecki zelżał, on został z łagru zwolniony. Znowu postawiony przed sowiecką komisją i oni mu tłumaczą, jak jego spotka dobrodziejstwo. Ty teraz sowiecki grażdanin. Ty dostaniesz nasz paszport i masz wolność. Możesz 7 km od miejsca zamieszkania poruszać się bez przepustki. No dalej, to ty musisz występować każdorazowo o zgodę. Ale musisz przyjąć nasz sowiecki paszport, bo ty teraz jesteś nasz sowiecki obywatel. A on się dalej nie zgadza. Ja jestem Polakiem, ja mam rodzinę. Ja chcę wrócić do swoich. No ty jesteś wśród swoich. On mówi, że nie. Do łagru drugi raz go nie zamknęli, bo pokazał przez te 12 lat, że złamany nie został. Spotkało go coś chyba gorszego. Stanął przed komisją wojskową, zdrowotną, sowiecką, która orzekła, że on jest niesprawny umysłowo. I bezterminowo wtrącili go do sowieckiej psychuszki. Bo tylko człowiek niesprawny umysłowo nie jest w stanie zrozumieć, jakie go dobrodziejstwo spotkało. W 1991 roku, 46,5 roku po tym, jak został przez Sowietów wzięty do niewoli, siedząc w tej sowieckiej psychuszce, w momencie, kiedy się rozpadał Związek Sowiecki, dyrektor tego szpitala, już któryś z kolei, bo to przecież taki upływ czasu, napisał do Moskwy: mam tu pacjenta. Człowiek w podeszłym wieku, schorowany, ale całkiem zdrowy na umyśle. Nigdy nie był leczony psychiatrycznie. Nie ma naszych dokumentów, bo żadnych nie przyjął. Mówi, że jest Polakiem i chce do swoich.
co ja mam z nim zrobić? A z Moskwy odpowiedź była bardzo krótka. Wypuścić! Niech jedzie. Rzeczywiście go wypuścili. Po 46,5 roku pobytu w łagrach, a później w tych sowieckich psychuszkach, wrócił na kilka ostatnich miesięcy do Polski, do rodziny, której nie znał i rodzina też go nie znała. Bo po pół wieku trudno mówić, żeby to była rodzina w sensie zażyłości, w sensie ścisłym. Ale on to czekał. Natomiast bardzo wielu takich jak on skonało tam jeszcze pod koniec lat 80., o których nie wiemy. 27. Dywizja miała za zadanie to, co było celem burzy. Zamanifestować stan polskiego posiadania. Że jest polskie wojsko, jest delegatura rządu na kraj, czyli polskie władze cywilne i przez bicie się z uchodzącymi Niemcami zamanifestowanie, że nie są żadnymi faszystami, zdrajcami, czyli dokładne wykonanie planu akcji burzy. Jest to styk nie tylko z Niemcami. Na tym samym terenie działa potężna partyzantka sowiecka, ale przede wszystkim jest podziemie ukraińskie, UPA, Ukraińska Powstańcza Armia. Sowieci są ludobójcami, jeśli chodzi o ideologię państwową, po tym, co zrobili na Kresach do 1941 roku, po Katyniu, po innych zbrodniach, ale to nie było tak, że każdy Sowiet był ludobójcą. Specyfiką ludobójstwa ukraińskiego jest to, że nie popełniają go wyspecjalizowane, specjalnie do tego powołane formacje, tylko bierze w tym masowo ludność cywilna. U Sowietów tego nie ma. Rozstrzeliwują NKWD-ści, to są specjalne oddziały, natomiast zwykły soldat Czerwonej Armii nie jest do tego dopuszczany. To jest mniej więcej to samo, co robią Niemcy. Mają Sonderkommando, Einsatzgruppen, inne rzeczy. Wehrmacht też pacyfikuje, też morduje, ale skala na tle całości zbrodni jest niewielka. W ludobójstwie ukraińskim jest zupełnie odwrotnie. Więc rolą 27. Dywizji jest także obrona polskiego stanu posiadania przed ludobójcami z UPA. Tylko jak można walczyć na wszystkie fronty tak szczupłymi siłami? Tragedią było także to, że pomoc, jaka przyszła z zewnątrz, przysłana z Warszawy, to było zaledwie 20 ludzi. Jak często rozmawiałem wtedy, jak jeszcze ci wyżsi oficerowie żyli, jak na takich spotkaniach bardziej prywatnych, nieotwartych mówili, że tragedią było właśnie to, że cały nasz wysiłek tam nie został skierowany tylko i wyłącznie na obronę ludności polskiej. Broń z terenu centralnej Polski, kadry, oddziały partyzanckie tam działające, od początku 1943 roku powinny być masowo przerzucane na kresy południowo-wschodnie, żeby bronić polskiego stanu posiadania. Te oddziały mogły gdzieś rozbić jakiś posterunek żandarmerii, zdobyć broń, wysadzić jakiś most, jakieś tory, ale to była kropla w morzu potrzeb. Na skali wojny, na skali zagrożenia niemieckiego, to tak naprawdę nie ważyło. Ale gdyby polskie jednostki wystąpiły masowo w obronie ludności polskiej, to być może nie wszyscy, ale znaczna część tej ludności, która zapłaciła ogromną cenę, mogła być uratowana. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy byli silni, jak mieli przed sobą dzieci, kobiety i starców, bezbronnych. Wtedy mogli postępować z nimi tak, jak chcieli. Wszędzie tam, gdzie był polski opór, gdzie były większe zgrupowania samoobrony, gdzie nadchodziły polskie jednostki partyzanckie, gdzie pojawiła się 27. Dywizja, tamten stan polskiego zachowania, polskiego żywiołu był do utrzymania. Można było. Czyli gdyby ten wysiłek był większy, to wtedy efektywność tych działań też była większa. Rozmawiałem kiedyś z jednym oficerem Armii Krajowej z Lwowa. I on mi dał takie dwa przykłady. Mówi, prowadzone były różnego rodzaju rozmowy. Oni się do różnych rzeczy zobowiązywali. A później od następnego dnia miało miejsce to samo, co przedtem. Czyli rzezie ludności polskiej. I wyszły rozkazy nieformalne, bo nie były akceptowane przez najwyższe dowództwo, które tych spraw nie rozumiało, żeby zacząć po prostu odwet, zacząć się bronić, pokazać, że Polacy nie dadzą się wyrzynać.
I dał przykład takiej niedużej wsi pod Lwowem, Szołomyja. Tam zlokalizowano 8 działaczy UPA, żołnierzy oficerów Ukraińskiej Powstańczej Armii, przez działania wywiadowcze. Brali udział w grabieżach, w zbrodniach, w ludobójstwie. Poszedł oddział Akowski, zostali złapani i na miejscu sąd polowy i egzekucja. 8 w jednej wsi. I proszę pana, przez kilka następnych tygodni w okolicy, kilkanaście kilometrów od tego miejsca, był spokój. Nie działo się nic. Oni się po prostu bali wystąpić. Podobny przypadek był w samym Lwowie. Po godzinie policyjnej, gdzie Polacy nie mogli się pokazywać bez specjalnych przepustek, po godzinie policyjnej działali na ulicach Ukraińcy. Oni mieli zupełnie inne prawa pod okupację. Byli traktowani lepiej. Dlaczego? Bo to były rodziny tych, którzy byli w Waffen-SS, w SS Galicien, w SS Wachmannschaft i innych jednostkach w policji niemieckiej, więc mieli specjalne przepustki i mogli się poruszać. I zaczęło dochodzić do tragedii. Po polskich domach chodziły bojówki, wyciągały ludzi z domu, mordowali na miejscu i znikali. I nie było na to odpowiedzi, bo nikt nie mógł wyjść na ulicę, bo wtedy interweniowali Niemcy. Poszły patrole akowskie, przebrane za Ukraińców. Mieli ich mundury, wyglądali tak jak oni, znali język i zaczęli Ukraińców legitymować na ulicy. Każdy, który miał broń, każdy, który się przywitał, sława Ukrainie, odpowiedział odpowiednio, ucieszył się, że beszukowców spotkał, dostawał kulę na miejscu w głowę. I informacje, jeśli wy takich akcji dokonujecie, to my Lwów z was wyczyścimy. To była jednorazowa akcja, ale na wiele tygodni całkowicie pomogła. Czyli działania ochronne wobec ludności polskiej miały sens, tylko trzeba je było podjąć. 27 Dywizja była największą jednostką partyzancką polskiego podziemia. W końcu stała się jednostką frontową, bo Sowieci ją rzucili na front bezpośrednio przeciwko Niemcom. Ale to była za mała siła na tak olbrzymi teren i skalę popełnionych tam zbrodni. Te formacje powinny być przygotowywane wcześniej. Od razu, od samego początku. Dlaczego? Dlatego, że wiedza o tym ludobójstwie była też od samego początku. W dodatku to nie jest tak, że 11 lipca 1943 roku rozpoczęło się ludobójstwo ukraińskie na Polakach. To jest data symboliczna. Tego jednego dnia Ukraińcy wymordowali 100 polskich miejscowości. Największe jednorazowe nasilenie zbrodni. Ale te zbrodnie rozpoczęły się wcześniej. W dodatku były zaszłości historyczne. W 1918-19 roku, gdy powstawała Polska, gdy ta pożoga bolszewicka szalała także na wschodzie, na Kresach, całe połacie ówczesnego czy późniejszego polskiego państwa objęte były rewolucją i bojówki ukraińskie już wtedy masowo mordowały ludność cywilną. Mordy popełnione w Złoczowie w innych miejscach nie były czymś innym niż te popełniane na Wołyniu, chociaż na mniejszą skalę, ale to już wtedy miało miejsce. Drugi raz spotkamy się z tą samą sytuacją od 17 września 1939 roku. Gdy Sowieci wchodzą od wschodu na ziemię polskie, od zachodu Niemcy panują już nad połową Polski, Sowieci uruchamiają swoją piątą kolumnę. O czym dziś mało kto wie. Różnego rodzaju czerwone milicje, gwardie robotnicze, rady proletariackie, rewkomy. To są struktury, które powstały na bazie Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. To jest agentura sowiecka. Sowieci zrzucają z samolotów instruktorów, dowódców, zaopatrują te masowo powstające bandy rewolucyjne w broń, których przeznaczeniem jest przygotowanie terenu do objęcia władzy przez NKWD. Mają zapewnioną całkowitą bezkarność. Czym więcej Polaków zabiją, tym większe będą mieli zasługi. Później, jak już wejdą struktury państwa sowieckiego, jak już się umocnią, tej orgii mordowania nie będzie. Ale mają nie tylko przyzwolenie, ale mają nakaz, żeby to robić. I rzeczywiście to robią. Ofiarą tych bojówek pada kilkanaście tysięcy ludzi.
Małe grupki żołnierzy oficerów, zakłuwane widłami, rąbane siekierami. Napady na polskie dwory, na nauczycieli, na osadników wojskowych, na księży. Wtedy mają miejsce. Skala zbrodni olbrzymia. I skala zbrodni całkowicie nieznana, całkowicie zapomniana. Co ciekawe, część tych bojówek, tam gdzie Niemcy weszli dalej niż określała ta linia demarkacyjna III Rzeszy ze Związkiem Sowieckim i przejściowo przez 10 dni, 2 tygodnie, gdzieś terenie pełnią Niemcy władzę, bo bolszewicy jeszcze nie przyszli, te bojówki są pod ochroną państwa nazistowskiego i odwdzięczają się w sposób bardzo specyficzny. Mamy dokumenty z tamtego okresu, z polskich jednostek wojskowych, które przegrywają, wycofują się, ale przecież dokumentację sporządzają. Co się dzieje w terenie? Niemcy przydzielają tym bojówkom gmachy urzędowe, gdzie mogą pod ich opieką funkcjonować. Przydzielają im broń, dają zaopatrzenie i ci komuniści miejscowi z wdzięczności wywieszają symbole nowej okupacji. Równocześnie obok siebie, czerwoną szmatę, sierpem, młotem i gwiazdą i czerwoną szmatę z Hakenkreuzem, z niemieckim połamanym krzyżem. Opieka niemieckich nazistów nad bojówkami, tymi bandami właściwie rewolucyjnymi, komunistycznymi, które wychodzą w teren, dozbrajane przez Niemców, pod opieką niemiecką, mogą robić to dla sojusznika, co mają nakazane. Bardzo ciekawy jest skład narodowościowy, bo też o tym się nie mówi. Na kresach północno-wschodnich, tam gdzie jest dzisiejsza Białoruś, były to bandy żydowsko-białorusko-polskie. W takich proporcjach. Polaków było najmniej. Na południu, na kresach południowo-wschodnich są to bandy żydowsko-ukraińsko-polskie. Nawet tak zwanych Ischulbukach, czyli w księgach pamięci żydowskich sporządzanych w całej diasporze po II wojnie światowej przez tych, którzy przetrwali, ocaleli, masowo spisywali, co się działo na tym terenie, gdzie mieszkali wcześniej. Mamy tego typu zapisy, że w wielu miejscowościach Niemcy, gdy weszli, Sowieci jeszcze byli oczekiwani. Te bandy dostały się pod opiekę niemiecką. Skład narodowościowy, komuniści z rodowodem żydowskim. Ale ideologia przeważała, wspólnota celów. Te bandy były pod ich opieką. Czyli druga fala olbrzymich zbrodni i ludobójstwa. Tak naprawdę już podczas działań wojennych, po 1 września 1939 roku, dochodziło do, na małą skalę, ale wystąpień przeciwko oddziałkom czy patrolom polskiego wojska. Oni nie byli jeszcze w stanie atakować dużych jednostek, nie byli do tego przygotowani, ale rozbitkowie, ci, którzy się gdzieś przedzierali, małe grupki, pojedyncze osoby, były mordowane. I wreszcie przychodzi czerwiec 1941 roku. Niemcy uderzają na Związek Sowiecki. Granicą jest połowa Polski. Przekroczenie tej linii zaboru niemieckiego, zaboru sowieckiego oznacza na południu na wejście na tereny, gdzie żyje zwarta ludność ukraińska. Ale Niemcy idąc z zachodu na te tereny mają już formacje ukraińskie w swojej służbie. Już wtedy, nie później, w 1941 roku. Abwera ma całe zastępy siatek współpracowników ukraińskich, którzy szkoleni byli wcześniej na terenie III Rzeszy. Legion Ukraiński pułkownika Romana Szuszki, bataliony Nachtigal i Roland, krwawe, pacyfikacyjne, wchodzą razem z wojskiem niemieckim i dokonują aktów ludobójstwa. Grupy marszowe za frontem to są prekursorzy UPA, która powstanie później, ale z tych grup marszowych też to powstanie. Całe to zaplecze ukraińskie idzie zdobywać samostatną Ukrainę. Oni liczą na to, że z wdzięczności III Rzesza da im jakąś namiastkę państwa ukraińskiego. I wtedy, mając lokalną władzę, będą mogli bezkarnie robić to, do czego przystąpili przeciwko ludności polskiej później. Niemcy oszołomieni sukcesami, że tak łatwo biją Armię Czerwoną, że pokonują bolszewików, nie zamierzają traktować Ukraińców jako partnerów. Mimo tych aktów wiernopoddańczych,
jakie ze strony Ukraińców wychodziły. Warto tu przypomnieć, że Ukraińcy w czerwcu 1941 roku, 30 czerwca 1941 roku, proklamowali swoje państwo, licząc na to, że postawią Niemców przed faktem dokonanym. Niemcy to uznają i w jakiejś formie Ukraina, nie całkiem samodzielna, stanie się sojusznikiem III Rzeszy. Taki status zyskała Słowacja, więc myśleli, że analogicznie także coś w ten sposób ugrali. Jest to akt proklamacji odrodzenia państwa ukraińskiego. Nazwa jest całkowicie fałszywa, bo państwa ukraińskiego nie było, nie było co odradzać, bo nie było przedtem ukraińskiego państwa, ale szumnie zostało tak nazwane. I zapisy w tej deklaracji są takie. Ukraińska narodowo-rewolucyjna armia, która tworzy się na ziemi ukraińskiej, będzie walczyć przeciwko okupacji moskiewskiej o suwerenne, zjednoczone państwo i o nowy, sprawiedliwy ład na całym świecie. No prawie ONZ powoływali. Zakończenie tego aktu jest bardzo specyficzne. Sława bohaterskiej armii niemieckiej i jej Führerowi Adolfowi Hitlerowi. Trudno o bardziej wierno-poddańczy akt. A tak jak powiedziałem, Niemcy tego nie przyjęli. Uznali, że skoro tak łatwo im idzie, to oni nie muszą się właściwie dzielić zdobyczą, bo Ukraińcy i tak muszą być po ich stronie. Skoro już nam pomagają, skoro już się angażują, no to są od nas zależni. A teraz oddawać im znaczną część podbitego terytorium nie mają zamiaru. Były czynniki niemieckie, które widziały zupełnie inne, inaczej rozwiązane na wschodzie. Ludzie, którzy zdawali sobie sprawę, że te pierwsze sukcesy oszałamiają, ale mogą nie być trwałe. Duża część generalicji niemieckiej, naprawdę fachowcy na wysokim poziomie, byli za tym, żeby tworzyć lokalne struktury państwowe czy parapaństwowe na terenach podbitych. I domagali się od władz III Rzeszy, od Adolfa Hitlera, żeby zyskać sympatię na podbitych terytoriach przez lokalne administracje, które będą mówić w lokalnych językach. Na terenach ukraińskich po ukraińsku, na terenach rosyjskich po rosyjsku i żeby lokalna administracja została zachowana ta, która była. Dlaczego? Bo człowiek, który jest obywatelem czy mieszkańcem danej ziemi, porozumiewa się z lokalną władzą. W czym? W tym, co zna w języku lokalnym. Gdy przychodzi Niemiec, tworzy własną administrację, krzyczy, czegoś domaga, to jego nie rozumieją. Więc ten człowiek, który tam mieszka, jak dostaje po twarzy od NKWD-zisty, to wie za co. Jak dostaje od Niemca, to on go w ogóle nie rozumie. Dlatego dla tych koncepcji ukraińskich, stworzenia tego parapaństwa we władzy niemieckiej, nie ma tak naprawdę poparcia. To poparcie jest tylko częściowe i tylko na tych terenach, które nazywamy zachodnią Ukrainą, czyli na dawnej przestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej. Ukraińcy, chcąc stworzyć sobie jakieś zaplecze, zarówno ideologiczne, jak i organizacyjne, szukają jakiejś swojej tradycji. Powstaje coś, co zostało nazwane nacjonalizmem ukraińskim. W 1926 roku jeden z ich ideologów, Dmytro Dencow, wydaje książkę we Lwowie. Rzeczpospolita nie była państwem represyjnym. Można było wydać fundamenty. To jest takie jak mniej więcej Mein Kampf Adolfa Hitlera. Czego chcemy, co w przyszłości zrobimy. Ale w ramach względnej wolności słowa można było taką książkę napisać, wydać i rozpowszechnić. To dla tych czynników nacjonalistycznych, chociaż to jest błędna nazwa, bo to nie jest tylko nacjonalizm, to jest coś więcej, to był jak elementarz. Oni się z tego uczą. Do 1929 roku partia ukraińska, która tę ideologię wyznaje, która ma taki problem, nie nazywa się Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. To nie jest OUN. To jest partia, która ma zupełnie inną nazwę, dziś całkowicie zapomnianą, wstydliwie przemilczaną. Dlaczego? Bo ta partia wcześniej nazywała się Organizacja Ukraińskich Faszystów. Tylko ci przywódcy tego ugrupowania ukraińskiego uznali, że faszyzm jest za słaby dla nich. To jest zgniły zachód. To, co robi Mussolini, to, co zaczynał Hitler, to jest za mało radykalne.
Oni chcą mieć coś bardzo swojego, bardzo swoistego, czysto ukraińskiego. Dlatego jest organizacją ukraińskich nacjonalistów. Ta partia, jako zaplecze polityczne, tworzy struktury wojskowe, tworzy organizację, która ma w przyszłości walczyć o samodzielną Ukrainę. Liczą się nawet z tym, że jeśli Niemcy przegrają wojnę, Sowieci będą osłabieni i być może uda się jakiś kawał terenu wyrwać i ustanowić jakąś ukraińską administrację. Czy w postaci całościowego państwa ukraińskiego, czy jakiegoś terytorium autonomicznego, ale na to liczą. Bo nie wszyscy przywódcy tej partii byli tak krwawi i tak ludobójczy. Byli przywódcy i to założyciele tych organizacji, którzy mieli zupełnie inną wizję. Byli antypolscy i byli zbrodniarzami, co do tego nie ulega wątpliwości. Ale nawet ich szokowało to, co się zaczęło dziać na ich oczach. Takim przywódcą, między innymi, był Taras Bulba Borowicz. Człowiek, który założył formację Poleska Sicz, następnie stworzył ukraińską powstańczą armię, właśnie on. Tylko bardzo szybko mu to zabrano. Uznali go za mięczaka, za człowieka liberalnego, który nie nadaje się do tego, żeby kierować ruchem, który ma tak szczytne zadanie. Pozbyć się w całości, jednoznacznie, jednorazowo żywiołu polskiego. Ale on ostrzegał już przed tymi masowymi rzeziami, które jako apogeum miały miejsce w lipcu 1943 roku. Już w marcu 1943 roku pisał do swoich, można powiedzieć tak, towarzyszy partyjnych, Parteigenossen, opisuje polski problem. Na wspomnianej naradzie 21 stycznia 1943 roku sprawa ta, czyli polski problem, była dyskutowana wszechstronnie. Tymczasem zamiast przestrzegania ustalonej taktyki organizacja, czyli OUN Bandery, ten najbardziej skrajny krwiożerczy odłam, w ostatnich dniach otworzyła dla Ukraińców jeszcze jeden front, front polski. Poszły w ruch siekiery i żagwie. To pisze Ukrainiec, ukraiński nacjonalista, upowiedz, tylko nieco inny. Wyrąbuje się i wiesza całe polskie rodziny i wypala polskie zabudowanie. Siekiernicy wyrąbują i wieszają w haniebny sposób bezbronne kobiety i dzieci. Trzeba liczyć się z faktem, że tę wojnę znów na pewno wygra Anglia i takich panów siekierników oraz takich, co wieszali razem z podpalaczami, potraktuje ona jak sługusów agenturalnych hitlerowskiego ludobójstwa, a nie jako uczciwych bojowników o swoją wolność i ludzi budownictwa państwowego. I on proponuje zaprzestać zakrojonej akcji przeciwko polskiej ludności cywilnej. Pamiętajmy, to nie jest sympatyk Polski. To nie jest człowiek, który bierze ludność polską w obronę tylko dlatego, że są popełniane zbrodnie. Tylko on rozumie, on ma szersze horyzonty. On się boi. My tej wojny nie wygramy. Czym większe popełnimy ludobójstwo, tym bardziej będziemy rozliczeni. Ale on się przestał liczyć. Wygrała orientacja Stepana Bandery, dzisiejszego bohatera Ukrainy i wszystkich praktycznie tych formacji politycznych, które do niego nawiązują. I to, co stworzono, czyli dekalog organizacji ukraińskich nacjonalistów, czyli tak jakby taki katechizm polityczny, to jest nakaz wychowania tych ludzi, to zresztą ma miejsce, bo to w jakiś sposób obowiązuje do dziś, na dzisiejszej Ukrainie. Oni się tym szczycą. Nakaz popełniania zbrodni w imię tej ideologii. Wyobraźmy sobie dzisiaj jakąś partię w Polsce, która ma w programie wymordować jakąś kategorię ludności. Brudnych, garbatych, kulawych, łysych, no wszystko jedno. Jakąś kategorię się wyjmuje spod prawa i można ich bezkarnie wyrżnąć. Nie zabić, tylko wyrżnąć. To w tej ideologii jest. Niektóre punkty tego dekalogu brzmią tak. Nie zawahasz się wykonać największego przestępstwa, jeśli tego wymagać będzie dobro sprawy. Będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni państwa ukraińskiego. I to jest cały czas tej ideologii. To się pojawiło na taką skalę, że polskie ugrupowanie niepodległościowe wiedziały,
zdawały sobie z tego sprawę. Były organizacje, były czynniki opiniotwórcze, wydające prasę konspiracyjną, a także broszury i książki w konspiracji, które już w 1943 roku, kiedy te zbrodnie na tą większą skalę zaczynały się, które przed tym ostrzegały. W jednej z takich książek, wydanej w 1943 roku, Nasz stosunek do Ukraińców, można przeczytać. Poza wiecznymi naszymi wrogami, Niemcami i Rosją, wraz z jej agenturą na terenie Polski, krajową komuną, stoi przed nami jeszcze jeden wróg, wróg wewnętrzny, Ukraińcy. W ślepej nienawiści do Polski i Polaków Ukraińcy opowiadali się w czasie obecnej wojny kolejno po stronie naszych wrogów. Gdy Niemcy docierali pod Lwów, ukraińskie bandy wbijały nóż w plecy naszej armii, napadając po lasach i wsiach na mniejsze oddziały i mordowały bestialsko bezbronnych uciekinierów z polskiej ludności cywilnej. Gdy wkroczyli bolszewicy, Ukraińcy oddali się z radością na usługi, przy okazji załatwiając swe porachunki z Polakami. Gdy w 1941 roku na Wołyń i do ziemi czerwińskiej wkroczyły ponownie wojska niemieckie w walce z Rosją, Ukraińcy, zrażeni do Sowietów, ofiarowali znów swoje usługi Ukraińcom. Ukraińcy wysługują się im nadal na stanowiska gorliwych kanali w administracji, w pomocniczych formacjach milicji ukraińskiej, wreszcie w szeregach stworzonej specjalnie dla nich SS Schutzdivision Galizien. Podobnie jak za czasów sowieckich, służba ta jest dla Ukraińców okazją do dręczenia i mordowania Polaków. Jakie były plany Ukraińców? Jedynym celem jest utępienie polskości. To nie jest zagadnienie polityczne. To nie jest kwestia ukraińska. To nie jest sprawa ułożenia wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich. To jest zbrodnia dziś, poważne niebezpieczeństwo na przyszłość. To jest wróg, którego trzeba pobić. Z wrogiem się nie rozmawia, nie obiecuje się im niczego, gdyż wszelkie apele i deklaracje rozuchwalają jedynie ukraińskich ryzynów, wzmagając ich odpoczucie bezkarności, a ośmieszając władze polskie, które takie deklaracje wydają. Tak rzeczywiście było, tuz przed 11 lipca 1943 roku. Delegat rządu na kraj z kadrą oficerską Armii Krajowej z tego terenu rozmawiali ze stroną ukraińską. Już poszczególne wsie płonęły. Już zbrodnie były popełniane. Czuć było, że lada chwila ta krew poleje się olbrzymim strumieniem. Polacy w akcie dobrej woli chcieli z nimi rozmawiać, ułożyć stosunki. Załatwić sprawę w ten sposób, że nie wnikamy w przynależność terytorialną przyszłą, państwową. Będzie jakiś finał tej wojny, będą czynniki międzynarodowe. Wtedy będziemy rozmawiać o rozwoju sytuacji. Oni te rozmowy podjęli. Kilka dni przed 11. Pierwsza tura rozmów odbyła się. Polacy z tych rozmów wyszli cali i zdrowi, więc wydawało się, że odniesie to jakiś skutek. Następna tura została zaplanowana i wyznaczona na 10 lipca. Poszli polscy delegaci, rezygnują całkowicie z okrągli, w akcie dobrej woli, że nie mają złych zamiarów, nie mają ze sobą osłony zbrojnej, idą tylko i wyłącznie rozmawiać. Ukraińcy rozerwali ich koni, przywiązując za ręce i nogi do dwóch koni, batem po zadach i tak zakończyły się rozmowy polityczne. 27 dywizja, która spełniła swoją rolę, swoje oczekiwania w takim zakresie, w jakim mogła. Nie mogła uratować ludności Wołynia, nawet części tej ludności. Wielka jednostka, nawet w takiej skali jak ta największa jednostka partyzancka, operowała zwartymi oddziałami. Mogła opanować teren iluś kilometrów kwadratowych, rozbić swoje oddziały na części, ale one nie mogły być rozrzucone po całym terenie, bo wtedy ta dywizja przestałaby istnieć. Ona powinna być cały czas rozbudowywana. Wszystkie siły, jakie były możliwe z innych terenów, gdzie było względnie bezpiecznie, mówię względnie, bo tam, gdzie była okupacja niemiecka na terenie centralnej Polski, nie było takiego zwyrodnienia, nie było aż tak wielkiego ludobójstwa. Można było te oddziały, które działały i walczyły z Niemcami, przerzucać wraz z najlepszą bronią
na teren, który był opanowany przez UPA, gdzie te rzezie były dokonywane. Dlaczego? Bo wszędzie tam, gdzie była polska odpowiedź, wszędzie tam, gdzie 27 Dywizja zastosowała akcje odwetowe, na niedużą skalę niestety, wszędzie tam był spokój. Co więcej, na części terenów okupowanych, terenów, które zostały objęte działalnością dywizji, wysiedlano ludność ukraińską, która była zapleczem UPA. Dlaczego? Bo te oddziały musiały wyjść, musiały się przemieścić na inny teren, a wtedy z tego zaplecza znowu wyrastałyby te bandy UPA i znowu by to trwało. I te akcje powinny być podejmowane na dużo większą skalę. Dywizja w znacznym stopniu została zniszczona na froncie. Bolszewicy perfidnie wiedzieli, co robią. Są Polacy, jest polska dywizja. Trudno kwestionować, że walczy z Niemcami. Trudno kwestionować, że broni miejscowej ludności. Więc w jakiś sposób, nie bezpośredni, można się jej pozbyć. Najlepiej jak? Rzucić ją na front. I na tym froncie dywizja bohatersko, ale niestety się skrwawiła. Została podzielona, rozproszona, straciła znaczną część aktywów. Ponieważ znaleźli się w okrążeniu niemieckim, gdzie naprzeciwko siebie mieli wojska pancerne, zdyscyplinowane, świetnie wyszkolone jednostki frontowe, nie mieli szans przetrwania. Nie mogli się ochopać, trwać na posterunku i czekać na rozwój sytuacji. To zgrupowanie rozdzieliło się na dwie części. Jedna przeszła przez front na stronę sowiecką. Tam oczywiście zostali rozbrojeni. Część kadry zagarnięta przez Sowietów, wojsko wcielone do Armii Czerwonej albo do wojska Berlinga. Druga część przedostała się na teren Lubelszczyzny, kontynuując już na tym nowym terenie akcję Burza. Brali udział w wyzwalaniu wielu polskich miejscowości. Z miejscowych siatek konspiracyjnych częściowo odtworzono, uzupełniono stan. Ale trwało to bardzo krótko. Gdy w drugiej połowie lipca 1944 roku weszła Armia Czerwona, 2-3 dni względnego spokoju, nie wiadomo było, jak się rozwinie sytuacja. W końcu dywizja sławna tym, że walczyła na froncie przy boku Sowietów, czyli sojuszników, naszych sojuszników, wydawało się, że będą gwarancje jej ocalenia. 25 lipca 1944 roku dywizja została zniszczona. Kadra dowódcza musiała skapitulować, złożyć broń, rozformować jednostki i na szczęście nie zostali rozstrzelani. Tak jak w przypadku innych, mniejszych oddziałów partyzanckich, Sowieci się nie patyczkowali. Dokonywali tych zbrodni lokalnie na niedużą, wydawało mi się, skalę, więc to gdzieś tam przeminęło w historii. To była za duża jednostka, żeby tak z nią postąpić. Ale jej epopea półroczna nie istniała w historiografii Polski Ludowej. Tej historii po prostu nie było. Była tradycja za granicą. Wśród polskich niepodległościowców, którzy udało się gdzieś przedostać na zachód. I ta pamięć gdzieś tam trwała. I o zbrodniach ukraińskich, o epopei Kresowej Armii Krajowej, w tym o 27 Dywizji, bo część oficerów przedostała się na zachód, nieduża, ale ta tradycja była. W Polsce Ludowej formalnie nie było zbrodni ukraińskich, nie było rozprawy z ludobójcami, poza tymi pierwszymi latami, 40, gdy oni atakowali jednostki Ludowego Wojska, gdzie atakowali posterunki milicji, dokonując okrutnych morderstw, tam rzeczywiście Ludowe Komunistyczne Państwo wymierzało im sprawiedliwość. Ale co ciekawe, w niewielu przypadkach była to kara śmierci. To były wyroki długoletniego więzienia. I teraz porównajmy to z Zakopcami, którzy po 1944 roku nie złożyli broni i walczyli z komuną. Nie w sposób okrutny. Nie wyłupywali żołnierzom oczu żywcem. Nie odcinali im języków, uszu, nie rozcinali im brzuchów. I ci żołnierze byli skazywani na karę śmierci i te wyroki były wykonywane. A w tym przypadku nie. Jak się w ogóle mówi o tym konflikcie, że na przykład akcja Wisła to miała charakter ludobójczy, że tylu Ukraińców Polacy zamordowali, to pamiętajmy o kilku najważniejszych sprawach. Po pierwsze,
Była to akcja przeprowadzana przez struktury komunistycznego państwa. My na to nie mieliśmy wpływu. Po drugie, nie była to akcja ludobójcza. Nie miało to w ogóle nawet znamion tego, żeby było znęcanie się nad ludnością cywilną, czy nawet wziętymi do niewoli łupowcami. Fakt, niektórzy na miejscu byli rozstrzeliwani, ale trudno się dziwić żołnierzom, którzy przyszli z Wołynia, z Polesia, czy gdzieś tam z Tarnopolskiego, wcieleni do armii Berlinga i widzą to samo na tym terenie, co działo się tam. Dokładnie to samo, gdzie odbijają jakiś posterunek milicji, czy jakąś strażnicę wojskową, a tam są potwornie okaleczone ciała żołnierzy. Więc ujętych łupowców rozstrzeliwano, ale nie ich rodziny. Nie było czegoś takiego, żeby dzieci mordować, kobiety, które traktowano jako osoby całkiem niewinne. I wreszcie w sztabie organizatorów i wykonawców akcji Wisła byli oficerowie ukraińscy. Zastępca dowódcy tej operacji, generał Steca, był czystym Ukraińcem. Wiedział, co robi. Walczył ze swoimi. Dlaczego my za wszystko mamy ponosić odpowiedzialność? A tak jesteśmy traktowani. Chciałbym Państwu pokazać coś szczególnego. Coś, co ma miejsce obecnie w III Rzeczpospolitej. Jeden z historyków ukraińskich w Polsce, człowiek, który notorycznie fałszuje tamtą rzeczywistość, nazywa się Eugeniusz Musiło. Napisał książkę pod tytułem Akcja Wisła 1947. Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej, czyli Wałczu, proboszcz parafii grekokatolickiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu oraz Zarząd Wałeckiego Koła Związku Ukraińców w Polsce zapraszają na spotkanie autorskie. Teraz proszę zobaczyć, jak wygląda ulotka. Płonie cerkiew podpalona przez Polaków. Wisła jest wzięta w cudzysłów. Ale jaki? Dwa razy SS. Polacy są SS-manami. W normalnej, wydawało się, wolnej, niepodległej Polsce mniejszość narodowa, obciążona taką historią, do dziś nierozliczoną, może takie rzeczy całkowicie bezkarnie robić. Oni śmieją się nam po prostu w twarz. Czy to jest takich dużo przypadków? Tak, tak. Wchodzi prasa ukraińska finansowana przez polskie instytucje państwowe, gdzie się pisze wprost o takich sprawach, że Polacy to ludobójcy, że to Polacy mordowali, a oni byli ofiarami. To wychodzi. Nie ma cenzury w Polsce, więc wolno. No ale jest to bezkarne. I są instytucje do tego powołane, które powinny to ścigać. Profesor Szawłowski, polski uczony z emigracji, który po roku 1989 przyjechał do Polski, który badał sprawy Kresów w ogóle, kampanii wojennej 1939 roku na Kresach, ale także zachowania się Ukraińców i ukraińskiego ludobójstwa, wyróżnił w sposób szczególny ludobójstwo ukraińskie. Ludobójstwo niemieckie było większe, skala nieporównywalna. To są miliony ludzi. Ludobójstwo sowieckie też większe. Trwało wiele lat na olbrzymim terenie. Natomiast te dwa rodzaje ludobójstwa nie wiązały się z tym, że w jakiś szczególny sposób pastwiono się nad ofiarami. Pojedyncze przypadki były, jak najbardziej. Ale nie było czegoś takiego, że Niemcy wchodząc do wsi i pacyfikując, nadziewają te niemowlęta na szlachetę, czy układają na półmisku w domu, wbijają nóż widelec naokoło zwłoki pomordowanej rodziny i zostawiają kartkę Polska Uczta. Nikomu by to nie przyszło do głowy. Zakopywanie żywcem, przecinanie piłami, także drewnianymi. No w ogóle rzecz niewyobrażalna, co robiono. I on nazwał ludobójstwo ukraińskie w przeciwieństwie do tych dwóch różnych rodzajów jeszcze dodatkowym słowem, żeby pokazać jego istotę. Ludobójstwo straszne, bo po prostu było straszne. I opisuje te cechy, które różniły ludobójstwo ukraińskie od tych dwóch innych systemów ludobójczych. Pierwszą rzeczą to było założenie, że eksterminacja ma objąć natychmiast wszystkich Polaków. Ani Sowieci, ani Niemcy nie mieli takich planów, ponieważ technicznie, organizacyjnie, zbrojnie, w jakiś sposób byli do tego bardziej przygotowani. Na tym terenie czy w całym kraju? Jest... Tam, gdzie zdobędą władzę. Wszystkich. Bez wyjątku.
bez różnicy płci i wieku. Dlaczego o tym mówię, o tej pierwszej różnicy? Otóż na tym terenie, już za chwilę skończę, będziemy rozmawiać. Na tym terenie przed 11 lipca 1943 roku zamordowano kilkadziesiąt tysięcy miejscowych Żydów. Większość z nich została zamordowana albo przez Ukraińców, czyli te ukraińskie formacje policyjne i służby SS, albo jako pomoc dla aparatu eksterminacyjnego niemieckiego. I Ukraińcom się to spodobało, że można mordować jakieś kategorie ludności praktycznie całkowicie bezkarnie. Nawet o tym pisali. Powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Przy odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności. Tej walki nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi. I za wzór stawiają eksterminację na Żyda, że można to było przeprowadzić, można było mordować całe rodziny, kategorie według płci, pochodzenia, wieku, zawodu i Niemcom to w ich pojęciu uszło całkowicie bezkarnie. Dlatego to powtarzają wobec Polaków. Tylko Niemcy pracują systematycznie. To jest proceder rozłożony na długi czas. To są obozy zagłady, to są transporty, obozy przejściowe. Część ludności się wykorzystuje jako siłę roboczą, wywozi się nawet do Rzeszy, do zakładów pracy, a Ukraińcy mówią nie, tu i teraz wszystkich. To jest ta główna cecha wyróżniająca. Druga, ludobójstwo ukraińskie jest połączone z tym, o czym mówiłem wcześniej, ze stosowaniem najbardziej barbarzyńskich tortur. Po trzecie, też o tym wspomniałem, ludobójstwo niemieckie i ludobójstwo sowieckie jest dokonywane przede wszystkim przez wyspecjalizowane do takich zbrodni struktury. NKWD, Gestapo, jednostki SS, które zajmują się ludobójstwem i w znacznej części przypadków, właściwie większej części przypadków, to się odbywa poza tak zwaną publicznością. Nie morduje się ich na miejscu, wywozi się ich gdzieś do obozów, tam są likwidowani i paleni. Część zbrodni popełnia się na miejscu, faktycznie. A nawet w tych małych miastach, mieścinach, gdzie nie chce się Niemcom Żydów transportować gdzieś do obozów, ich nie mordują na miejscu, w ich własnych domach. Wyprowadzają w kolumnach gdzieś do lasu, tam mordują i zakopują. Ukraińcy robią to na widoku publicznym. Nie tylko dlatego, że się nie wstydzą, tylko właśnie po to, żeby zastraszyć całą resztę. Po czwarte, sprawy małżeństw mieszanych. Wiadomo, że na styku narodowościowym, że jest ludność mieszana narodowościowo-religijnie, dochodzi do związków małżeńskich i te mieszane małżeństwa mają dzieci. Ukraińcy mają z tym problem. Co z tym zrobić? Jeśli jest rodzina mieszana, jest żona Polka, jest mąż Ukrainiec i są dzieci, to jeśli ty jesteś nasz, jeśli ty jesteś Ukrainiec, to ty musisz dać dowód. Polska rodzina nie może przetrwać. Te dzieci są z Polki, więc te dzieci musisz zabić. Polkę też musisz zabić. Jeśli tego nie zrobisz, to my to zrobimy. Ale zrobimy to także z tobą. Wstrząsające dokumenty, które no, gdyby to były tylko opowieści, to można byłoby traktować jako coś niewiarygodnego. Ale dokumenty z tamtego okresu. I to dokumenty upolskie. I oni z satysfakcją piszą, że to zdaje egzamin. To przymuszanie ludzi, którzy już nie będą mieli możliwości odwrotu. Już będą nasi. Człowiek, który jest Ukraińcem, dostaje polecenie zarąbania siekierą swoich dzieci i swojej żony. I mówi, masz pół godziny czasu. Jak przyjdziesz do naszego tu punktu, gdzie my tu stacjonujemy z ich głowami, to ty będziesz nasz i z nami pójdziesz. Jak tego nie zrobisz, to my ich zarąbiemy, ale ciebie też. On się waha, nie wie co zrobić. Oni nawet już uważają, że nic z tego nie będzie. Trzeba go zatruć. I on przychodzi z tymi główkami własnych dzieci, z głową żony, mówi, no to ja wasz, ja Ukrainiec. Określa się, określa swoją przynależność
w najbardziej zbrodniczy sposób, w jaki sobie tylko można wyobrazić. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tych pochodzących z rodzin mieszanych, ale także tych, którzy w jakiś sposób okazują Polakom współczucie, pomagają, próbują przechowywać, ostrzegają, jest zamordowanych przez UPA. Nie darują także swoim. Od 60 do 80 tysięcy Ukraińców zostało zamordowanych przez swoich, jako ci nieposłuszni, jako ci mieszani i ci, którzy odważyli się o zgrozę pomagać w jakiejkolwiek formie Polakom. Jeśli zostali na tym złapani, nie było odwołania. To było śmierć. To była śmierć. I po kolei tych różnic profesor Szawłowski wyliczył kilka. Każda z nich pokazuje, że to ludobójstwo jest zupełnie inne niż to ludobójstwo niemieckie i ludobójstwo sowieckie, o których wiemy przecież bardzo dużo. Te ludobójstwa są badane. Zbrodniarze są pociągani do odpowiedzialności. Sowieccy może nie, ale są śledztwa, są ustalenia, są nazywani winni po imieniu, po nazwiskach. My o tym wiemy. Człowiek, który rozstrzelił w Katyniu, w innych miejscach, jest znany z imienia nazwiska. Wiemy, kto to był. Generał NKWD zarazł. Nazywał się Błochim. Łącznie przez kilkanaście lat funkcjonowania, nie tylko w stosunku do Polaków, ale do Polaków też, by brał udział w mordowaniu ludności polskiej w tzw. operacji polskiej NKWD w latach 1937-38. Łącznie, osobiście, sam jeden zamordował 60 tysięcy ludzi. Pracował w sposób straszny. Na mundur NKWD-owski zakładał skórzany płaszcz, skórzane rękawice za łokcie, czapkę, pilotkę, gogle. Miał dwa nagany, które na zmianę funkcjonowały. Miał kilka osób obsługi, które mu ładowały broń, czyściły jak było trzeba i usuwały ciało. A on tylko podchodził i z tyłu strzelał w tył głowę. 60 tysięcy ludzi. Od sprawiedliwości uciekł, ale do sądu nie. Znany, upubliczniony wizerunek i zbrodnie, które popełnił. Proszę mi powiedzieć, ile w tej chwili w wolnej Polsce po roku 89 jest śledztw przeciwko ukraińskim ludobójcom? Nie, nieprawda. Być może nawet kilkanaście tysięcy było łącznie wszczętych. Dlatego, że były formalne zgłoszenia, doszły do dyskresora. Były dawane dowody, byli wskazywani sprawcy, określone miejsca, gdzie to nastąpiło, data, skala ofiar. Te śledztwa były wszczynane. Początkowo w Głównej Komisji Badania Zbrodni na Narodzie Polskim, a od momentu, kiedy powstał IPN, od ponad 15 lat, te śledztwa prowadzi IPN. Ile śledztw zakończyło się prawomocnym orzeczeniem? Udowodnienie, stwierdzenie winy. Nie mówię o aresztowaniu, zamknięciu. Ile śledztw zostało zamkniętych w ten właśnie sposób? Z podsumowaniem, że mieliśmy do czynienia ze zbrodnią ludobójstwa w danej wsi, w danej miejscowości, że zamordowano 300-400 osób, ustalono 5, 6 czy 8 sprawców z imienia i nazwiska. Tych, którzy mieszkali w Polsce po wojnie. Ani jedno. Przy próbie postawienia pomnika. W 2007 roku była inicjatywa środowisk kresowych, żeby w roku 2008, w 65. rocznicę apogeum tego ludobójstwa, postawić w centralnym miejscu Warszawy pomnik upamiętniający ofiary ukraińskiego ludobójstwa. Do tego nie doszło. Dlaczego? Były masowe protesty. W tych masowych protestach podpisywali się koryfeusze życia umysłowego i politycznego III Rzeczpospolitej. Chciałbym tu tylko niektóre nazwiska przytoczyć, żeby Państwo sobie zdawali sprawę, kto. Marek Balicki, minister zdrowia w rządzie towarzysza Leszka Millera. Seweryn Blumstein, zastępca Adama Michnika. Marek Borowski, syn Arona Bermana, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, minister finansów, wiele odpowiedzialnych funkcji. Profesor Bronisław Geremek, który nic więcej nie powiem. Agnieszka Holland, wybitne patriotyczne polskie filmy robi. Andrzej Kuroń, syn. Danuta Kuroń, żona. Jan Gityński, doradca Bronisława Komorowskiego do niedawna. Tadeusz Mazowiecki, były premier,
Doktor Grzegorz Motyka, uznany za wybitnego znawcę spraw polsko-ukraińskich, który przez kilkanaście lat notorycznie negował, że to było ludobójstwo. Teraz jak już ludobójców prawie nie ma, no to on zaczyna napomykać, no tam znamiona były, tak, trochę było. Profesor Adam Daniel Rotfeld, minister spraw zagranicznych. Generał brygady Zbigniew Ścibor-Rylski, przewodniczący środowiska Związku Powstańców Warszawskich. Marcin Święcicki, członek KC PZPR, później i sekretarz, tak, ale KC jest najważniejsza. I wreszcie członek sekretariatu i także minister w wielu rządach, a teraz wybitny działacz Platformy Obywatelskiej. Andrzej Wajda, nasz wybitny bohater. Henryk Wujec, Ludwika Wujec, Michał Boni, Paweł Smoleński, to jest redakcja Gazety Wyborczej. Proszę przeczytać bodajże dzisiaj czy wczoraj jego tekst o tym, co było na Wołyniu. To tak jakby banderowska gazeta wychodziła. I ten pomnik nie powstał, bo uzasadnieniem było to, że polskie elity intelektualne i polskie elity polityczne nie chcą, są przeciwko, bo to byłby dowód polskiej nienawiści. Nienawiści do czego? Mam przed sobą specyficzny dokument. Jest to relacja UPOWCA, jakich jest bardzo wiele. Jest dużo dokumentów ukraińskich w zasobach internetowych. Trzeba szukać i można takie rzeczy wyłowić. One są przeczyszczone, ale to, co zostało, jest wystarczające, żeby zdać sobie z tego sprawę, co oni sami o sobie mówili wtedy, na bieżąco, nie kilkadziesiąt lat później, kiedy wszystko negują. Z konkretnej akcji, upowiedz Stepan Redesz. Okrążyliśmy 5 polskich wsi i w ciągu nocy i następnego dnia spaliliśmy te wsi, a wszystkich mieszkańców, starych i młodych, wyrżnęliśmy. W sumie ponad 2000 osób. Wielu Polaków, mężczyzn, kobiety, starców i dzieci wrzucaliśmy żywcem do studni, a następnie dobijaliśmy ich, strzelając broni palnej. Pozostałych kuliśmy bagnetami, zabijaliśmy siekierami i rozstrzeliwaliśmy. Gdy dzisiaj mamy do czynienia z epopeą polskiej partyzantki, polskich oddziałów niepodległościowych, to tam czytamy o akcjach. Rozbiliśmy niemiecki areszt czy więzienie, uwolniliśmy więźniów, odbiliśmy konwój ludzi prowadzonych na rozstrzelanie. Zdobyliśmy niemiecki magazyn. To są rzeczy, którymi można się szczycić, którymi można się chwalić. Jest to tytuł do chwały. Oni się chwalą tym, co robili na bieżąco, wtedy. Dlaczego? Bo nie mają czym się chwalić. Ukraińska powstańcza armia nie walczyła z Niemcami. Dochodziło do lokalnych ataków na niemieckie posterunki. Chodziło o zdobycie broni. Ale nie było akcji tego typu, jak prowadziła Armia Krajowa, czyli walki z Niemcami, jako z okupantem. To nie miało miejsca. A oni dzisiaj twierdzą, że oni byli jak AK. To była taka partyzantka, niepodległościowa, bardzo etyczna, bardzo skrzywdzona. Strona polska ich oskarża o to, co robiła sama. Oni byli ofiarami. To Polacy ich mordowali, a nie oni Polaków. I cały czas tej wersji się trzymają. Mówiąc o tych śledztwach, które nie zostały nigdy zakończone. Nikogo z tych ludzi nie osądzono, nawet zaocznie, a to powinno być jako znak pewnej sprawiedliwości. Mamy specyficzną politykę państwa, że o tych sprawach nie wolno otwarcie mówić. 27 lat po zmianach, po roku 89, trwa spór między polskimi politykami, bo niektórzy są za, ale mniejszość, żeby nazwać rzeczy po imieniu. Żeby powiedzieć, że to były zbrodnie, ludobójstwo. I większość cały czas mówi nie. Szukają innej formuły. Wydarzenia wołyńskie, stosunki polsko-ukraińskie, dramatyczne stosunki polsko-ukraińskie podczas wojny. Wymyśla się szereg terminów zastępczych, żeby nie nazwać rzeczy po imieniu, że to było ludobójstwo. Kilkakrotnie środowiska kresowe miały obiecane przez kolejne ekipy, konkretne posunięcia, że powstanie Muzeum Kresowe, że powstaną pomniki ludobójstwa, one powstają na terenach prywatnych, w kościołach, w postaci tablic. Polityka państwa jest taka,
gdzie do tego się nie dopuszcza. I wreszcie teraz, gdy wydawało się, że te sprawy będą unormowane, gdy już była zgoda na to, że będzie formalna ustawa sejmowa o ukraińskim ludobójstwie. 11 lipca miał być świętem państwowym, ustawowym. Na żądanie strony ukraińskiej strona polska od tego odstąpiła. Już ustawy nie będzie, mówi się o uchwale sejmowej i to nie dotyczącej 11 lipca, żeby to było w rocznicę, tylko długo, długo później. Sprawa przebrzmieje, rozmyje się, już nie będzie takiego zainteresowania. Dlaczego? Uchwała sejmowa nie ma żadnej mocy prawnej. Uchwały sobie można podejmować, w ślad za tym nie idą żadne akty wykonawcze. Gdyby to była ustawa o ukraińskim ludobójstwie, to w tej ustawie musi być nakaz ścigania symboliki nazistowskiej ukraińskiej, która do dziś na Ukrainie funkcjonuje najlepsze. Ukraińskie bataliony, które walczą w Donbasie, mają oznaczenia dywizji Dirlewangera, zbrodniczego pacyfikatora Powstania Warszawskiego. SS Galicyn jest jednostką, którą oni się szczycą. Znaki, które sobie tatuują, to są swastyki. Tamto wojsko w tej chwili. W Polsce, gdyby żołnierz przyszedł ze swastyką na piersi czy na ramieniu, przypuszczam, że musiałby sobie sam to miejsce wykryć, żeby to zniknęło. Wszelkie oznaczenie, wszelka symbolika dotycząca formacji ludobójczych byłaby ścigana prawem, prawem karnym. Czyli kult Bandery nie mógłby być czymś zupełnie oczywistym. Flagi banderowskie nie mogłyby być przez studentów ukraińskich w Polsce pokazywane, że robią sobie zdjęcia, selfie, żartują, śmieją się, pokazują, co o nas myślą na różnego rodzaju swoich obchodach, swoich obrzędach. To, co miało ostatnio miejsce w Przemyślu. Gazeta Wyborcza zaatakowała polską młodzież za to, że przeciwstawiła się ideologii banderowskiej. Proszę zwrócić uwagę, że po stronie tej polskiej młodzieży nie było ani jednego okrzyku nienawiści wobec Ukraińców jako takich. Nie było ich znieważania. To było tylko przeciwstawianie się kultowi Bandery i kultowi UPA. I krzyki, które były ze strony tłumu ukraińskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginie! To jest nagrane, to funkcjonuje. Nie oni są ścigani, tylko ci, którzy się temu przeciwstawiają. Czyli młodzi ludzie, którzy podarli koszulkę o znakach banderowskich, są przestępcami. Ci, którzy ją noszą, nie. Jeśli to będzie tylko uchwała sejmowa, to druga strona będzie mogła to legalnie robić. Ale gdyby była ustawa, która by zakazywała tego, to wtedy wszelkie dotacje, które idą ze strony państwa polskiego na rzecz mniejszości narodowych, organów przez nie wydawanych, kierownictwo dywersji, powstawały oddziały partyzanckie, gdzie chronili się ci, którzy byli zdekonspirowani, którzy nie mogli wrócić. Te oddziały miały za zadanie szkolić nowe kadry, przygotowywać się do działań wystąpień zbrojnych później, organizować teren, organizować zaplecze, chronić ludność cywilną w miarę możliwości, ale nie podejmowanie działań na wielką skalę, bo represje niemieckie za każdym razem były straszne. Później komuniści w Polsce Ludowej wyśmiewali to. O, AK-owcy nic nie robili, stali z bronią u nogi. Nie, całkiem z bronią u nogi nie stali, natomiast nie prowadzili działań bezmyślnie. Były akcje odbijania więźniów politycznych, były akcje dywersyjne na kolejach, niszczenie mostów, zdobywanie informacji wywiadowczych, rozpoznawanie niemieckich ośrodków doświadczalnych, składów paliwa, amunicji. Te dane były przekazywane na zachód i alianci, jeśli przeprowadzali bombardowania, to one nie były ślepe. Te bomby nie spadały gdzieś w lesie czy na dzielnice mieszkaniowe, tylko były ukierunkowane. I tak naprawdę tylko działalność polskiego wywiadu na wielką skalę, bo państwa zachodnie na terenie Rzeszy nie miały swojego wywiadu, nie miały takich struktur, więc nie miały wiedzy. Tylko te działania jako jedyne doprowadziły do przyspieszenia końca II wojny światowej, bo to były bardzo bolesne dla Niemców doświadczenia. Często to były straty albo bezpowrotne, albo wiązały się z tym, że fabryki zbrojeniowe czy ośrodki doświadczalne po przeniesieniu, zanim rozpoczęły ponownie działalność, to mijały miesiące i Niemcy dzięki temu nie potrafili wdrożyć pewnych pomysłów
przygotować się na tyle, a w końcówce wojny niestety mieli jeszcze te możliwości. Nie mogli tego rozwinąć na taką skalę, żeby wojnę przedłużyć o kilka następnych lat. Także nie jest to prawdą, że organizacje niepodległościowe nie robiły nic, ale generalnie zasada stania z bronią u nogi polegała na tym, że czekamy, szkolimy się, prowadzimy broń, szykujemy ludzi, opracowujemy plany operacyjne, czyli jak to powstanie ma przebiegać. To nie to, że wychodzimy na ulicę, strzelamy i mamy wolną Polskę. To jest oczywiście absurd. I ta koncepcja była rozwijana, propagowana w postaci także planów operacyjnych przez kilka kolejnych lat. W 1943 roku, w drugiej połowie 1943 roku okazało się, że te wszystkie plany, te wszystkie nadzieje, że tak nastąpi wyzwolenie Polski, że wybuchnie powstanie powszechne, że Niemcy będą słabi, nie będą się bronić, będzie im tylko zależało na tym, żeby przejechać przez Polskę, będziemy mieli pomoc awiantów zachodnich, będzie rzucona brygada spadochronowa, będą rzuceni cichociemni, ci, którzy w trakcie, cały czas byli w trakcie szkolenia, będą zrzuty broni ciężkiej, broni przeciwpancernej, to spotka to powstanie, które tak zostanie przeprowadzone, ma sens. I okazało się, że nie. Niemcy przegrywali na wschodzie. Od Stalingradu stało się praktycznie pewne, że losy II wojny światowej są przesądzone. Jedno tylko było niewiadome. Kiedy to nastąpi i jak wielkie straty państwa alianckie jeszcze poniosą. Ale wynik wojny został przesądzony. W dodatku dla nas w sposób fatalny. Mieliśmy początkowo zapewnioną pomoc Zachodu. Z drugiej strony nadzieję. Premier brytyjski Churchill, który był antykomunistą, szczerym antykomunistą, uważał, że jedyny sposób powstrzymania Stalina przed zdobyciem dużej części Europy jest przeprowadzenie inwazji na kontynent przez państwa bałkańskie, od Grecji poczynając na południu. Alianci wejdą do środka Europy i Stalin się zatrzyma na sojuszniku. Nie będzie już miał co dalej wyzwalać i dalej zdobywać. Dla Polski byłoby to dobrodziejstwo, bo nawet jeśli byśmy stracili jakąś część terytorium, to byłaby mała część. Reszta byłaby uratowana. Ale prezydent amerykański, Franklin Delano Roosevelt, całkowicie tę koncepcję odrzucił. To był miłośnik Józefa Stalina, człowiek zafascynowany, że ja prezydent i on prawie, że prezydent, chociaż ma inny tytuł, i on tyle może, a ja jestem skrępowany kongresem, politykami, ustawami, konstytucją, a Stalin pisze konstytucję, a później robi co chce. O, to był dla niego rzeczywiście autorytet. I gdyby to była tylko taka fascynacja teoretyczna, to może byśmy tak źle na tym nie wyszli. A ta fascynacja przyrodziła się w konkretne działanie. Polacy o tym nie wiedzieli, nie zdawali sobie sprawy, ale od połowy 1943 roku Zachód zaczął przeorientowywać swoje koncepcje. Skoro nie wejdziemy do Europy Środkowo-Wschodniej, to trzeba to Stalinowi oddać, bo za jego wielki udział w II wojnie światowej przeciwko Niemcom trzeba mu czymś zapłacić. A najłatwiej się płaci nie swoim, czyli państwami Europy Środkowo-Wschodniej. I tak rzeczywiście się stało. Te zakulisowe działania w sprawie polskiej miały miejsce. Odgłosy tego dochodziły do czynników opiniotwórczych. 3 września 1943 roku kardynał Francis Spillman, który był arcybiskupem Nowego Jorku, jako przedstawiciel papieża Piusa XII, udał się na specjalną rozmowę do prezydenta Stanów Zjednoczonych i mówi, że papież jest zaniepokojony. Wielkie europejskie państwo z przepiękną tradycją, państwo katolickie, ma być oddane Sowietom. Sowieci w 1939 roku byli sojusznikami Niemców. Razem z Niemcami Polskę pokonali i zabrali. Jakie będzie stanowisko amerykańskie? Bo dochodzą nas słuchy, że prezydent USA sprzyja Józefowi Stalinowi w tych planach. Papież chciałby mieć jasną odpowiedź. To, co odpowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, przypominam, 3 września 1943 roku, jest szokujące.
Ludność wschodniej Polski marzy, aby stać się Rosjanami. On uznał, że on dla nas robi dobrze, że my tego chcemy. On tylko spełnia nasze oczekiwania. I to nie był jednostkowy akt. Do ambasadora amerykańskiego w Moskwie on cały czas wysyłał instrukcje, różnego rodzaju sugestie, jak się ma zachowywać i nie ukrywał. Nie dbam o to, czy kraje sąsiadujące z Rosją zostaną skomunizowane. Proszę zwrócić uwagę na słowa. Nie tylko zabrane, nie tylko podbite, nie tylko pozbawione niepodległości. Te kraje będą skomunizowane. I jego to nie interesuje. Dlaczego? Bo to jest daleko od jego kraju. Jego ludności nic nie grozi. Więc niech sobie Stalin bierze. Na początku było zupełnie inaczej. Polacy mieli prawo, a nawet obowiązek wierzyć. Skoro sami dotrzymywali słowa, to byli przekonani, że ci, którzy to słowo dają, też tego słowa dotrzymają. W momencie upadku Francji, 18 czerwca 1940 roku, Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, gdy pozostał sam, sojusznik na kontynencie jest pobity, pokonany. Są jeszcze Polacy, którzy chcą się bić, ewakuują dużą część polskiego wojska z Francji. Jest polskie lotnictwo, polska marynarka wojenna, dużą część zasobów piechoty. Każdy żołnierz wtedy dla Wielkiej Brytanii jest bezcenny. Tym bardziej, że to nie jest rekrut, to są ludzie przeszkoleni, ludzie, którzy przeszli dwie kampanie, polską i francuską, są na wagę złota. I premier Wielkiej Brytanii deklaruje Władysławowi Sikorskiemu, wczesnemu naczelnemu wodzowi i premierowi polskiego rządu na uchodźstwie. Jesteśmy towarzyszami broni na śmierć i życie. Podobne stanowisko jeszcze wtedy zajmuje prezydent USA. W depeszy do prezydenta Władysława Raczkiewicza z połowy 1941 roku prezydent USA pisał: bohaterski opór, jaki naród polski stawiał w ostatnich dwóch latach, jest natchnieniem nie tylko Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących wolność. To było przez Polaków traktowane poważnie. I gdy od wschodu idą Sowieci. Sowieci nie uznają polskich władz, nie uznają polskiej granicy wschodniej, nie uznają naszej suwerenności, nie ukrywają, jakie mają plany. Wchodzą do Polski w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 roku w takiej dziwnej formule, jako sojusznicy naszych sojuszników. Jest to zamaskowane określenie, że wchodzą jako wrogowie, bo jeśli państwo sąsiednie czy państwo alianckie wchodzi na teren innego państwa, to nie zachowuje się jak okupant, jak kolejny ludobójca. Wojska brytyjskie, wojska amerykańskie weszły do Francji, wkroczyły do Włoch, pokonywały coraz większe przestrzenie. Przez kilka pierwszych tygodni te tereny były formalnie pod zarządem wojskowym państw alianckich, ale ludzie wiedzieli, że to jest stan bardzo krótki, przejściowy. I tam ze szczęścia płakali, że gehenna II wojny dla nich się kończy. Bo rzeczywiście się kończyła, chociaż ta okupacja nie była porównywalna z tym, co się działo w Europie Wschodniej. Mogli odbudowywać swoje życie społeczne, polityczne, gospodarcze, zakładać rodziny, wydawać gazety, organizować partie polityczne. I tak się rzeczywiście działo. Na terenach, gdzie wchodzą Sowieci, też jest wyzwolenie. Prawdziwe. I tego kwestionować nie wolno. Jest to wyzwolenie spod okupacji niemieckiej. Natomiast w tym samym czasie, kiedy jest to wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, rozpoczyna się zniewolenie sowieckie i nowa okupacja. Nie ma przejścia. Nie ma przerwy, nie ma stanu tymczasowego. Jak szukamy analogii do tego określenia, żeby to zrozumieć, czym jest takie wyzwolenie, to mamy taką sytuację wcześniej. 22 czerwca 1941 roku wojska III Rzeszy Niemieckiej uderzają na Związek Sowiecki. Pierwszy teren, na który wchodzą, to jest ta połowa Polski, którą Sowieci dostali w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow. I tam dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, to jest wyzwolenie spod okupacji sowieckiej. Co więcej,
bardzo wielu ludzi myśli, szczególnie starsze pokolenie, że to będzie wyglądało zupełnie inaczej niż to robią Sowieci. Niemców pamiętano z pierwszej wojny. W miarę kulturalny kraj, europejski, cywilizowany, poza terenem działań wojennych, poza frontem, życie toczyło się w miarę normalnie. Było surowo, były represje, były restrykcje, ale nie było łapanek na ulicy, nie było obozów zagłady. Nikt ludzi nie wyciągał w nocy z domu i masowo nie rozstrzeliwał, w dodatku bez powodu. Więc wydawało się, że po Sowietach już nic gorszego być nie może. Rzeczywiście w wielu miejscach stawiano bramy triumfalne. Witano Niemców jak wyzwolicieli. Bardzo szybko, bo dosłownie natychmiast przyszło rozczarowanie, że to nie są tacy sami Niemcy, ani taka sama okupacja, jak podczas I wojny światowej. Wyzwolenie spod okupacji sowieckiej stało się zniewoleniem niemieckim. Więc w 1944 roku, na początku, jak przychodzą Sowieci, rzeczywiście wyzwalają, tylko w sposób bardzo specyficzny. Zmienia się okupant. I teraz w czynnikach dowódczych Armii Krajowej trwa gorączkowe poszukiwanie jakiegoś rozwiązania. Sowieci oficjalnie głoszą, po sprawie katyńskiej, gdy została ujawniona sprawa katyńska, gdy polski rząd zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, instancji neutralnej, do tego przez czynniki międzynarodowe przecież powołane, żeby zbadać sprawę. Nie przesądzam. Niemcy mówili, to komuniści, Sowieci mówili, to Niemcy, a Polacy nie wiedzieli, domyślali się, ale formalnie nie wiedzieli. I chcieli, żeby Międzynarodowy Czerwony Krzyż zbadał sprawę Katynia i oczywiście wszystkich innych obozów. Sowieci się po tym wściekli, że to jest współpraca z Niemcami, że Polacy są zdrajcami, kolaborują w okupowanym kraju, nie tylko nie walczą z Niemcami, nie ma żadnej polskiej partyzantki, żadnego polskiego oporu, ale to są polscy faszyści. Bardzo modne słowo już wtedy. Jedyne siły, które walczą z Niemcami na terenach okupowanej Polski, to są struktury komunistyczne. Gwardia i Armia Ludowa, czyli sowiecka agentura. Był to zbiór band rabunkowych, kryminalnych, natomiast nigdy nie był wojskiem i te struktury nigdy nie prowadziły działań partyzanckich na taką skalę, jak to w Polsce Ludowej było opisywane. Ta koncepcja w dowództwie Armii Krajowej wygląda w ten sposób. Skoro Sowieci kłamią, skoro mówią, że my nic nie robimy, mało, że kolaborujemy z Niemcami, trzeba zamanifestować. W momencie, jak idzie front, to jeszcze przed jego przejściem należy powołać jednostki, większe jednostki wojskowe, które wystąpią przeciwko Niemcom w momencie uciekania, w momencie przesuwania się frontu. W ten sposób zamanifestujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, że walczymy z Niemcami, że polska konspiracja jest silna, zdolna do takiej walki, a po drugie, zamanifestujemy, że na tych terenach, gdzie Sowieci wejdą, są polskie struktury, że polskie państwo się odbudowuje. Funkcjonuje delegatura rządu na kraj, która wychodzi z konspiracji, są to cywilne władze państwa polskiego. Jest polskie wojsko, które także wychodzi z konspiracji, to już nie są pseudonimy, tylko to są przecież ludzie w mundurach, mają stopnie wojskowe, imiona, nazwiska, funkcje dowódcze. Jest polski rząd, któremu podlegają, jest naczelny wódz, czyli jesteśmy sojusznikiem naszych sojuszników. I ta koncepcja w dowództwie Armii Krajowej została przyjęta. Nazwano to akcją burzy. Skoro nie było możliwości wywołania jednego wielkiego powstania, należało prowadzić powstania lokalne i lokalne działania, żeby jak najwięcej terenów Polski przed przejściem frontu wyzwolić z tej okupacji niemieckiej, żeby Sowieci wchodzili na teren, który jest już opanowany przez Polaków. Ta koncepcja była całkowicie sprzeczna z rozkazami naczelnego wodza, generała Kazimierza Sosnowskiego i z instrukcjami polskiego rządu na wychodźstwie. Ukraińskie bataliony, które walczą w Donbasie, mają oznaczenia dywizji Dirlewangera, zbrodniczego pacyfikatora Powstania Warszawskiego. SS Galicjen jest jednostką, którą oni się szczycą. Znaki, które sobie tatuują, to są swastyki. Tamto wojsko w tej chwili. W Polsce, gdyby żołnierz przyszedł ze swastyką na piersi czy na ramieniu,
przypuszczam, że musiałby sobie sam to miejsce wygryźć, żeby to zniknęło. Wszelkie oznaczenie, wszelka symbolika dotycząca formacji ludobójczych byłaby ścigana prawem, prawem karnym. Czyli kult Bandery nie mógłby być czymś zupełnie oczywistym. Flagi banderowskie nie mogłyby być przez studentów ukraińskich w Polsce pokazywane, że robią sobie zdjęcia, selfie, żartują, śmieją się, pokazują, co o nas myślą na różnego rodzaju swoich obchodach, swoich obrzędach. To, co miało ostatnio miejsce w Przemyślu. Gazeta Wyborcza zaatakowała polską młodzież za to, że przeciwstawiła się ideologii banderowskiej. Proszę zwrócić uwagę, że po stronie tej polskiej młodzieży nie było ani jednego okrzyku nienawiści wobec Ukraińców jako takich. Nie było ich znieważania. To było tylko przeciwstawianie się kultowi Bandery i kultowi UPA. I krzyki, które były ze strony tłumu ukraińskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginie! To jest nagrane, to funkcjonuje. Nie oni są ścigani, tylko ci, którzy się temu przeciwstawiali. Czyli młodzi ludzie, którzy podarli koszulkę o znakach banderowskich, są przestępcami. Ci, którzy ją noszą, nie. Jeśli to będzie tylko uchwała sejmowa, to druga strona będzie mogła to legalnie robić. Ale gdyby była ustawa, która by zakazywała tego, to wtedy wszelkie dotacje, które idą ze strony państwa polskiego na rzecz mniejszości narodowej, organów przez nie wydawanych, portali internetowych, książek, które oni wydają, byłoby ścigane gloryfikowanie tych zbrodni. A tak to jest. Mają szansę na szereg następnych lat, że to będzie możliwe. I zbrodniarze przed sądem nie staną, bo nie są ścigani. Tak się jakoś dziwnie składa, że strona polska, czyli polskie państwo, nie jest zainteresowane częścią zbrodni popełnionych na Polakach. Jest to niemoralne i nienormalne, bo my za to zapłacimy. Oni zresztą też. Jeśli chcą budować swoje państwo na tego typu ideologii, to wiele czynników w Polsce, wydawało się ludzi no, nie z marginesu społecznego, argumentuje w ten sposób, żeby im nie przeszkadzać, żeby to zrozumieć, dopuścić, nie protestować, dlatego że oni nie mają innej ideologii i nie mają innej tradycji. To znaczy mamy się zgodzić na gloryfikację zbrodni, bo oni poza zbrodniami nic innego nie mają. Nie jest to rozumowanie logiczne, ani rozumowanie moralne. I już kończąc, chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy. Dwaj politycy w Polsce międzywojennej, opisali zagadnienie ukraińskie. Jeden to był wybitny polityk żydowski, członek polskiego parlamentu, Leo Reich, który w 1919 roku, w kwietniu, w takim organie syjonistów żydowskich napisał Israelischen Wochenblatt für Schweiz, czyli zeszyty izraelskie w Szwajcarii. To wyszło po niemiecku, ponieważ to był język podstawowy dla społeczności żydowskiej ówczesnej. Jidysz to był język ulicy, gminy, biedaków. Natomiast język niemiecki to był język elit. On napisał w ten sposób. Przypominam, kwiecień 1919 roku. Musimy jednak nalegać, aby zamieszkane w większości przez Ukraińców obszary należały do Ukrainy, nie tylko w imię sprawiedliwości, lecz we własnym naszym interesie. Sytuacja nasza na Ukrainie będzie bowiem o wiele lepsza niż w Polsce, gdyż Ukraińcy nas potrzebują. Będzie to miało miejsce, zwłaszcza w najbliższych kilkudziesięciu latach. Ukraińcy, mając mało inteligencji, będą nas potrzebowali do handlu, bankowości, urzędów itd. We własnym interesie muszą więc protegować żydowską inteligencję. W Polsce mogą ulec Żydzi o wiele łatwiej asymilacji, ponieważ kultura polska jest bądź co bądź bardzo silna. Inaczej ma się rzecz na Ukrainie, gdyż ukraińska kultura w stosunku do żydowskiej jest minimalna. Żadnemu Żydowi nie przyszłoby do głowy zasymilować się z Ukraińcami. To był interes innej mniejszości w Polsce, żeby wspomagać mniejszość ukraińską. To jest 97 lat temu. Aktualne jak najbardziej. Zresztą jak się
czyta, jak się nazywa obecny premier Groisman, no to nie jest nazwisko kozackie. Inny polski polityk, tym razem polski, rzeczywiście wybitny, w 1931 roku też opisał sprawę ukraińską, widząc rozwój sytuacji, co może być dalej. Nie ma siły ludzkiej zdolnej przeszkodzić temu, ażeby oderwana od Rosji i przekształcona na niezawisłe państwo Ukraina stała się zbiegowiskiem aferzystów całego świata, którym dziś bardzo ciasno jest we własnych krajach, kapitalistów i poszukiwaczy kapitału, organizatorów przemysłu, techników i kupców, spekulantów i intrygantów, rzezimieszków i organizatorów wszelkiego gatunku prostytucji. Niemcom, Francuzom, Belgom, Włochom, Anglikom, Amerykanom pośpieszyli z pomocą miejscowi lub pobliscy Rosjanie, Polacy, Ormianie, Grecy, wreszcie najliczniejsi i najważniejsi ze wszystkich Żydzi. Zebrałaby się tu cała swoista Liga Narodów. Te wszystkie żywioły przy udziale sprytniejszych, bardziej biegłych w interesach Ukraińców wytworzyłyby przewodnią warstwę, elitę kraju. Byłaby to wszakże szczególna elita, bo chyba żaden kraj nie mógł poszerzyć się tak bogatą kolekcją międzynarodowych kanali. I dziś, jak widzimy, to zbiegowisko na Ukrainie, tu także z Polski pojechała pomoc, ale są przedstawiciele, którzy przyjechali z Rosji, Putin się bardzo chętnie zgodził, z wielu innych krajów, i oni mają budować samostyjną Ukrainę na tradycji łupowskiej, na tradycji ukraińskiego nacjonalizmu, na podstawie tego dekalogu, o którym mówiłem, to kres tej sytuacji jest do przewidzenia. Jaki Polska ma interes, żeby popierać takie państwo? Państwo ukraińskie w ogóle, gdyby było normalne, jak najbardziej. Wszystkim na tym powinno zależeć. Ale jak się mówi i robi to, o czym się mówi, żeby ich wspomagać finansowo, jeśli pod koniec rządów PO dostali miliard dolarów czy złotych, wszystko jedno, to są tak duże sumy, chyba złotych. Jeśli nowa władza przeznaczyła 4 miliardy tak zwanej pożyczki i od razu z założenia były wyjaśnienia, że liczymy się z tym, że to nie będzie oddane. To jest biedne państwo w potrzebie, więc najprawdopodobniej nie oddadzą, ale my musimy ich wspomagać. Więc łącznie jest to 5 miliardów złotych. 5 miliardów to jest mniej więcej 1 250 000 000 dolarów. Suma duża dla niektórych, dla innych nieduża. A nawet dla tych innych, którzy są bogaci, to też robi wrażenie. Czyli udzielamy bezpowrotnej pomocy. Po co? I jeśli mamy tego nie odzyskać, to co w zamian dostajemy? No to, co widzimy naokoło. Teraz pamiętajmy o tym, że obecny prezydent Ukrainy, Poroszenko, wszystkie swoje interesy, swoje fabryki ma po stronie rosyjskiej. Niby toczy się wojna, ale interesy są ponadgraniczne. On tam zarabia, tam gromadzi majątek. Był ileś lat temu na liście najbogatszych Żydów świata. Wtedy jeszcze miał inne nazwisko. Nazywał się inaczej. Gdyby on na przykład wyjął ten miliard dolarów z własnej kieszeni i przeznaczył na wzmocnienie własnego państwa, byłby to piękny gest, tym bardziej, że to nie są pieniądze, które się zarobiły w jakiś taki sposób, że chodził do fabryki, pracował, miał pensję, odkładał, no i zgromadził kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów dolarów. Skąd te pieniądze wziął? Już nie wnikamy skąd. Ale to on powinien przeznaczyć i tacy ludzie jak on, czyli oligarchowie na Ukrainie. Dlaczego my mamy finansować ludzi, którzy nam pokazują, że nasz los może być taki sam? Bo nam to pokazuje. Jak się rozmawia z młodymi Ukraińcami, nie tymi tam z tej dalekiej Ukrainy, bo tam tak naprawdę trudno spotkać Ukraińców. To są ludzie całkowicie zruszczeni, bardzo różnego pochodzenia. Ale zachodnia Ukraina dzisiejsza, czyli dawne terytoria II Rzeczpospolitej, wychowywane w tej ideologii, rozmawiałem z takim chłopakiem 20-letnim. On pracował w Polsce, pomocnik, gdzieś tam płot malował, tam jakieś ziemię kopał, za psie pieniądze, za niskie stawki. Ja się pytałem go, czy mu się to w ogóle opłaca. Pan mówi, bardzo się opłaca, ja 100 dolary zarabiam w miesiąc. No to tak dużo, 100 dolarów? No tak, mówi, za 100 dolary to ja mogę kupić dom na wsi. Opuszczony dom tyle kosztuje. To rzeczywiście duże pieniądze. I traktowany oczywiście z sympatią i tak dalej, dopóki nie zeszło na sprawy historyczne. Ktoś tam się zgadało, on widział, że ja się tam czymś interesuję.
interesuje wojną, mówi, a my też, u nas dziadzio był na wojnie, dziadzio był partyzan, w sensie sowiecki, nie, UPA, gdzie? No w Galicji. I jak ja zacząłem mu tłumaczyć, co oni robili, on dostał szału. Nie dlatego, że on kłamał, on w to wierzył, został tak wychowany, że te ofiary rzeczywiście miały miejsce, że ludobójstwo było, tylko że to Polacy ich mordowali. I teraz Polacy za to powinni zapłacić. Młody 20-letni chłopak, bez przeszłości sowieckiej, jakiejś tam dawnej, że został wypaczony. Wychowany przez nowe ukraińskie państwo. No to nasza przyszłość jest pod znakiem zapytania. Czy może być przyjaźń, zrozumienie, czy może nastąpić to, o czym czasami pada słowo pojednanie, a przede wszystkim przebaczenie. My nie mamy prawa przebaczyć. Przebaczyć mogą tylko ci, którzy bezpośrednio doznali krzywdy. Czyli ci zabici, torturowani, którzy nie wyjdą z grobów. A my w ich imieniu nie możemy uważać, że już wszystko w porządku, możemy załagodzić sytuację. Przebaczenia dla zbrodni nie ma nigdy. Nie w tym sensie, żeby ścigać każdego Ukraińca, każdego o coś posądzać. Ale zbrodniarzy nazywać po imieniu, zbrodnie nazywać po imieniu, powieczne czasy i ofiary powieczne czasy upamiętniać. Inaczej to będzie droga do nikąd. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że Pan tu jest dzisiaj z nami. No. A, bo ja mogę sobie mówić, ale Pan jeszcze nie śledził. Ale chcę tutaj dodać, że już w latach 43, 4, 5 wywiad AK zdobył dokumenty ukraińskie, które już nakazywały wtedy, jeszcze nie było mowy tak o Ukrainie wszystko, ale już im nakazywały, żeby Ukraińcy wkradały się w struktury rządzące Polski. I to, co dzisiaj się dzieje, to jest właśnie to. Na wszystkich stanowiskach w rządzie do tej pory było masę Ukraińców, nawet na wysokich stanowiskach. I proszę. Tak. I proszę Państwa, póki się nie pozbędziemy dodatkowych szpiclów i donosicieli, to nie będzie dobrze. A po drugie, w gazetach, w pismach, w książkach jest stale podkreślane, tak tu się Pani pytała, czy tutaj wszystkich Polaków wybić. Sam Bandera nakazuje, że za każdy metr ziemi ukraińskiej zabić Polaka. Na każdy metr. Nie wiem, czy czytaliście, bo ja kilka razy czytałem już to. Szlak człowieka trafia. Za co? Za co? I jak my się nie pozbędziemy takich ludzi z rządzie, czy gdzieś tego, bo oni się wkradają bez przerwy. Kształcą się. Polska ich kształci w lody, a oni robią co inne. Nie dla Polski. A Ukraina to jeszcze daleko, daleko póki będzie. Tak będzie, tak dalej. Dziękuję bardzo.